Szlachetnych rodaków na trzeciej sesji sejmiku ziemskiego prowincjonalnego ziemi wrocławskiej. Proszę się tu wpisać. Wszyscy się wpisaliśmy na razie, tak? I jeszcze pan Sławomir. Na podstawie prawnej sancytów Sejmu Wolnego, sancyty numer 5/06/2015 w kole. Zwołany jest ten sejmik ziemski prowincjonalnej ziemi wrocławskiej. Obejmuje ziemię powiatów, 9 powiatów. Górowski, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Strzeliński, Średzki, Trzebnicki, Wołowski i Wrocławski oraz Wrocław na prawach powiatu. Życzeniem naszym jest, żeby przybywali posłowie z różnych powiatów, z tych wymienionych 9 powiatów, może tak kiedyś będzie. Pierwszym punktem programu jest przedstawienie się uczestników. Może zaczniemy od pana Henryka? Tyle lat będzie, już zapomniałem, ale wrócę do tego, że kiedyś chciałem być fizykiem, no, tak jak z muzykantami są też muzycy i muzykanci, fizycy i fizykanci, bo zostałem fizykantem. I prowadzę zakład szkoleń kursowych, o właśnie, kto chciałby mieć wysokie kwalifikacje, operatora żurawia wieżowego, jutro zaczynamy. Jeżeli ktoś chciałby mieć pół lokalu, to chętnie odstąpię, nie mamy środków na utrzymanie. I jeżeli chodzi o sprawy polityczne, czy dopiero później w wnioskach? Na razie tylko krótkie przedstawienie. Bo jest pan posłem ziemskim ziemi wrocławskiej, asesorem naszego sejmiku, prawda? Zgadza się? I to potwierdzam, tak, chętnie. Nie ma wyższej funkcji jakiejś dla mnie? Dobra. Będziemy o tym rozmawiać na pewno. Wiceminister spraw wewnętrznych. To dziękuję. Biorę, szczęście. Sławomir Salomon, Wrocław. Magister inżynier, informatyk. Wojciech, Wrocław. Tak, nie wiem, no, i Beata Andrejas, marszałek tego sejmiku. Ja namaściłam pana Sławomira Salomona na marszałka Sejmu. Sejmiku ziemskiego, grodzkiego, ziemi wrocławskiej. Zgadza się? Tak. Kiedy to było? Gdzieś 2 tygodnie temu, prawda? Rozmawialiśmy tak o tym. I pan się zgadza. Tak. Czyli pan Sławomir Salomon jest marszałkiem sejmiku ziemskiego, grodzkiego. Grodzki sejmik to jest miasto powiat, miasto na prawach powiatu Wrocław. To nazwę przejmujemy z Sejmu Wolnego, który w Warszawie już jest taki pierwszy sejmik grodzki. O ile ja wiem, może jeszcze jakieś, ale we Wrocławiu też sejmik ziemski grodzki jest potrzebny, bo miasto jest duże na prawach powiatu i pan Salomon podejmuje się. Dziękujemy bardzo. A tak to robi wszystko, co w mojej mocy. Chociaż mocy coraz mniej. No tak, a celem naszym jest pozyskanie posłów ziemskich z tych powiatów. I dlatego dobrze, że już mamy jeden powiat, czyli miasto Wrocław. I pan Sylwan będzie reprezentował to. I proszę zwoływać sejmiki grodzkie już w własnym zakresie. Założyć stronę na Facebooku, no tak jak to się dzieje. Dobrze, następnym, przepraszam za słowo, prawidłowym słowem jest porządek obrad, a nie punkt, jak to powiedziałam. Nie wracamy do przyszłości. Porządek obrad, porządek. Drugim punktem jest część relacyjna, czyli relacja z Sejmu Walnego. Poseł ziemski, wtedy jeszcze, a dziś już marszałek sejmiku ziemskiego grodzkiego, pan Sławomir Salomon był na sejmie walnym i ja
Może pan zacznie relację? Było lepiej, niż można byłoby się spodziewać. To tak, z racji wstępu. Przekraczaliśmy pewne granice, które wydawać by się mogło, że są nie do przekroczenia. Na przykład, to już pani Beata powie, w zakresie kasacji, bo infamia się okazuje, że już była. No i infamia, jakby to powiedzieć, skutkuje dziwnym, nie wiem, pan wie. Nie wszystko oglądałem. O, to jakby tak powiedzieć, w cudzysłowie, takie klątwy na niezacnych ludzi, którzy pogwałcili wszelkie prawa. Ale to już myślę, że pani marszałek Beata nam powie. Z racji tego, że jest prognoza na czarne scenariusze obecnej sceny politycznej, gdyż według takich wstępnych moich obliczeń PiS ma realnie około 10% poparcia, tylko to według takich szacunkowych obliczeń, w każdej chwili będą groziły w Polsce bezprawia. Po prostu zacznie się dużo dziwnych rzeczy i takie wnioski wysunęliśmy, że jakakolwiek struktura na wyższym poziomie intelektualnym będzie zmuszona, nie będzie w stanie, ale będzie zmuszona przejąć pałeczkę bezprawia, które za chwilę właściwie ono jest cały czas, to doświadczamy, będzie trzeba przejąć. W związku z tym należy trzymać rękę na pulsie i ten sejm walny i sejmiki pretendują do tego, gdyż no sami widzimy, co się na scenie politycznej, polskiej, międzynarodowej dzieje. Także myślę, że w ogóle bardzo rokujące te spotkania są w postaci sejmu walnego. Tak ogólnie mogę przedstawić, dlatego że do szczegółów to myślę, że jak się rozkręcimy, to przejdziemy. Liczy pan, że wróci prawo do władzy? No właśnie, społeczeństwo myślę, że nie ma żadnych alternatyw, dlatego było 49% frekwencji, aczkolwiek w kuluarach słyszeliśmy, że ludzie z komisji potwierdzali, że około 20% było podrzuconych głosów. W ogóle jeździły jakieś autobusy, bo nie było regionalizacji. Ja nie miałem swojego kandydata ani politycznego, ani osobowego, więc nie poszedłem, jak zwykle niestety, na wybory i to oznacza, że nie będzie żadnej siły, a te siły, które są, są to namiastką, które po prostu wygrywają. Na któreś pójdzie pan wygrywać? Czy wygrywają głównie te siły, które mają dostęp do mediów, tak? Bo to jest... Tak, i mają stworzoną pewną strukturę, za którą my, społeczeństwo, płacimy, bo są finansowane i to potężne pieniądze idą. I mało tego, oni również pracują w czasie, kiedy powinni pracować dla społeczeństwa, bo 80% według moich szacunków są to urzędnicy, którzy zasiedzieli się na naszych środkach finansowych. Mało tego, jestem tylko inżynierem, ale przestudiowałem sobie prawo, okazuje się, robię takie testy na urzędnikach, bo jak ukradziono mi firmy wartości kilkuset milionów, nawet bym tutaj szacował, dokumenty pokazywałem miliardowych obrotów, to kiedy jestem na socjalu, bo niestety zablokowano, wyczyszczono mi konta w Banku Zachodnim, WBK, do zera, gdzie przegrałem z nieistniejącą firmą w sądach wrocławskich, zamiast ABW, CBA, CBŚ. Dlatego zawsze trzeba mieć jakąś garstkę pieniędzy zakopaną pod sosną. Za co walczyć. Tak, ale zmierzam do tego, że robiąc właśnie testy na urzędnikach, bo ten wątek chciałbym dokończyć, okazuje się, że urzędnicy nie wiedzą, za co pracują. Wczoraj przeprowadziłem test, który zabezpieczyłem cyfrowo, na kolejnym urzędniku, bym powiedział dosyć ważnym, to nawet prawniku, i prawnik nie wie, skąd się biorą pieniądze, z czego ma wypłatę w miejskim ośrodku we Wrocławiu. Nie, to z kredytu branych z międzynarodowych. No to tak, ale mówię bezpośrednio, znaczy, panie Tadryku, ogólnie mówiąc tak, ale mówiąc konkretnie językiem prawnym, jakie obecnie mamy prawo pisane, oni nie mają pojęcia, że my płacimy w sklepach VAT w każdym produkcie.
od 5 przez 8 do kilkukrotnie ten sam procent VAT. Tak. I ten VAT właśnie służy na utrzymanie stanowisk pracy. Oni o tym nie wiedzą, myślę, nie wiem. Tak pan tutaj mówi. Ja powiem panu, że około 70% społeczeństwa myśli, że te pieniądze, które daje państwo, to są pieniądze państwa. Jakby państwa urzędników, że to są ich pieniądze i oni nam je dają. 70% społeczeństwa ma takie A co chciałbym, jeszcze podkreślić, że właściwie no, nie znałem tych osób, tylko my się tu znaliśmy, dwie osoby, na sejmie walnym i okazało się, że większość ludzi są to ludzie najczęściej po studiach poszkodowani przez gangsterkę prawną, urzędniczą, po prostu przez gangsterkę. Ma żal do życia i próbuje coś robić. Dokładnie. Tak? Zaczyna się interesować. Tak. Wie, dotyka go system, który tak naprawdę większość ma zaćmione oczy na to, jak coś się dzieje, jak nas okradają. To jest normalny terror. Godzinę, tak? Tak. No przecież w tym kraju nie zarobisz na utrzymanie rodziny, jeżeli jesteś rolnikiem, jeżeli jesteś robotnikiem, no więc sprawa jest jasna. Trzeba być urzędnikiem albo najlepiej władzą. Ale jeszcze wróciłbym do tego, że i całą suwerenność Polaka utraciliśmy w tym momencie, w którym i na przykład partie nie przyjmują członków i to jest absolutnie zamknięte wszędzie kliki i spróbowałem zapisywać się do partii, nikt nie chce członków partii. Druga sprawa, że a gdybyśmy wystąpili, że pieniądze, dotacje na utrzymanie partii mają wrócić do kół, do członków partii, a dopiero później powędrować w górę. Państwo daje komu? Partii czy daje wodzowi partii? No, na internecie mamy opis tej obecnej partii. No, ale ten wniosek może skoro mają pieniądze, jakie spółki. To znaczy Sejm walny odpartyjnia Polska. Sejmiki ziemskie odpartyjniają Polskę. To jest fałszerstwo najwyższej klasy służącej przeciwnikom i wrogom okupantom. Co to znaczy zespołowe działanie nasze? Jeden nazwie to partią, inni to nazwą jakąś konfederacją czy stowarzyszeniem. Jaka jest różnica? A wy nie chcecie zespołowo działać, walcząc przeciwko partiom? To, że partia jest zła, klika, że została, wyalienowała się od członków, nie liczy się z członkami, że jest zła, to chcecie dziecko wraz z kołyską wyrzucić? Zespołowe działanie chcecie wyrzucić? Które ktoś jeden nazwie partią, dlaczego nie? Partia dostaje uprawnienia przy wyborach, wielkie. Dlaczego mamy z tego nie skorzystać? Chce pani uciec od tego, którą najłatwiej by było zdobyć władzę nad swoją ojczyzną? Pojawiły się 3 filmy na YouTube, na kanale Sejm Walny, nie wiem czy panowie widzieliście, gdzie marszałek Leszczyński tłumaczy strategię, szczególnie w tej trzeciej części z sejmiku generalnego śląskiego, ziemskiego. Powołano sejmik generalny, który obejmuje całe województwo śląskie, bo nasz sejmik prowincji obejmuje okręg wyborczy numer 3 do sejmu, czyli Wrocław z tymi 9 powiatami naokoło. Wałbrzych ma swój okręg, prowincję wałbrzyską i Legnicka jeszcze. Czyli w województwie dolnośląskim są 3 prowincje. I jak je połączymy, ja rozmawiałam na sejmie walnym z przedstawicielami, posłami ziemskimi z ziemi wałbrzyskiej, z tej prowincji i oni są bardzo zainteresowani połączeniem się w sejmik ziemski dolnośląski, generalny. To on się nazywa wtedy generalny. I właśnie na pierwszy taki na śląski odbył się. Z tym, że to jest na tym wideo widać przygotowanie do wyborów jakby komitetu wyborczego, który miałby się nazywać prawdopodobnie Sejmiki Ziemskie. I to też już wchodzi w taki obszar partii jednak, komitet wyborczy. Znaczy myślę, że to jest ucieczka, podstęp, żeby móc się do tego dostać, prawda? No jest. Jakby ominięcie prawa, tak? Z jednej strony nie możemy całkiem tej władzy i ona jest nielegalna zdaniem Sejmu Walnego i Sejmików Ziemskich, ale
Musimy się do niej zapisać. Ona jest. Tak. Nie? I kolejne wybory są robione za bardzo duże pieniądze. I te osoby, które dostają się na te wysokie stołki, też pobierają duże pieniądze, a my przejmikując w ten sposób, no, jesteśmy bez znaczenia, bo ciągle nie ma te, no widzimy ilu nas jest, prawda? Trzecia sesja, bo pierwsza była założycielska, a potem trzy sesje, to jest trzecia sesja, czwarta jakby w kolejności. I no nie przybywa nas, no bo jak nie ma... No cztery osoby, może ktoś jeszcze przyjdzie. Na ostatniej, na tej sesji siódmego. I on jest proporcjonalny do katastrofalnej sytuacji gospodarczo-politycznej. A ona jest coraz gorsza. I to z dnia na dzień. Tak, kończąc tą część relacyjną, to ja powiem, że wszystkie, znaczy ja nagrywałam na Sejmie Walnym właściwie wszystko. Pierwszy dzień obrad, bardzo długi, do 22 trwał. Przypomnę, że Sejm Walny odbył się 14 i 15 listopada 2015 roku w Konstantynowie Łódzkim. Jak trzeba, zwołany przez marszałka sejmowalnego Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego. Pozdrawiamy pana marszałka. I ta pierwsza sesja od 11.30 trwała do 22.00. I następnego dnia były kolejne obrady, także państwo proszę o zrozumienie, że nie da się tego przedstawić dosłownie w ciągu 10 minut, ani chcemy naszej sesji przedłużać naszego sejmiku. Proszę sobie zaglądnąć do tych filmów. To jest prawie 10 godzin materiału dokumentalnego z Sejmu Walnego na Królewska TV, na kanale YouTube. I zachęcamy też na wchodzenie na Facebook. Założyłam taką stronę Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej. I tam znajdziecie państwo zarówno ten film z tego dzisiejszego, z tych obrad, jak i ważne wiadomości i przede wszystkim wici na kolejny sejmik. Bo ten sejmik, ja tutaj podałam podstawą prawną zwołania tej sesji, są oczywiście sancyty Sejmu Walnego, ale także uchwała jednogłośna z poprzedniej sesji naszego tutaj sejmiku ziemskiego prowincji wrocławskiej, która odbyła się 7 listopada. To była druga sesja. Ta jest teraz trzecią sesją. Na koniec tej sesji podejmiemy uchwałę, kiedy zwołamy, kiedy chcemy następne obrady zwołać i gdzie. Ale to dopiero na samym końcu. Także najciekawsze, powiem może tylko kilka zdań, że najciekawsze były wolne głosy, bo one stanowią właśnie o tym Sejmie Walnym i Sejmikach Ziemskich. Moc wolnego głosu posłów ziemskich, którzy przyjeżdżają na Sejm. I no proszę się zapoznać z tym materiałem filmowym, bo to nie sposób to... No krótko mówiąc, że pojawiła się bardzo fajna rzecz historii polskiej sprzed 3000 lat, Wanadów. I w tym momencie, jakby to powiedzieć, odgrzebujemy historię Polski, która no, miała 5-6 razy większą powierzchnię niż obecnie obejmowała i miała swoją kulturę, to bardzo wysoko rozwiniętą. Także tą kulturę przez ostatnie okresy czasu nam wyraźnie zgaszono. No właśnie, i taki to jest fenomen Sejmu Wolnego, że powołuje się na tradycję wielotysięczną, nie wielowiekową, tylko wielotysięczną, bo Polacy sejmikowali już kilka tysięcy lat temu, to nieprawda. Kto jest wiodącym w tej tematyce, żeby go pozyskać? No wicemarszałek Cezary Mariusz Tołsty Darłowa. Cezary? Mariusz. Tołsty. I oni nawet pochwalili zmianę nazwy. Swojego sejmiku, czyli sejmik pomorski, ten generalny sejmik ziemi pomorskiej, on będzie się nazywał prawdopodobnie tak. Ale już chyba przegłosowali. Na razie wideo nie widzieliśmy. Nie? Ale to pojawiło się na sejmie, ale my się już przeprocedurowali, natomiast my stworzyliśmy wniosek do następnego sejmu walnego też o rozszerzenie tej nazwy naszej ziemi wrocławskiej, gdyż aż do Karpat się te obszary rozciągały. Tak żeby to podkreślić historię. I jaka nazwa miałaby być generalna? Poszerzona o Wanadów.
Tu, na Dolnym Śląsku? No pierwsze słyszę. No bo była tam czarna, ale nie było. Niektórzy powychodzili. Ale nie zrozumiałam cała, co miałoby się nazywać w Benedowie? Mówimy o rozszerzeniu nazw, o ziemi wrocławskiej i Wenedów. Taki przymiotnik mielibyśmy. Tak. Czy to jest określenie? No ale mniejsza z tym, bo to szkoda. No też uważam, że to jest jakieś niepotrzebne zamieszanie. Bo panu chce nam wezwać do historii przed. Żeby nam nie przyskali. Bo proszę zauważyć, jak się nazywa Sejmik. Sejmik ziemski, prowincjonalny ziemik wrocławski. Już 5 słów, jak jeszcze dodamy więcej, to będzie totalny problem z powodu wypowiedzenia nazwy. Nie, ja powiem. Ja powiem, że jeszcze do Sejmu Walnego, że bo może nie wszyscy Państwo to wiecie, że na Sejm Walny z naszej prowincji może jechać 5 osób jako deputaci, delegowani posłowie. Jeżeli przyjeżdża marszałek, to on głosuje w imieniu tej ziemi w konsultacji z tymi posłami, którzy z prowincji przyjechali. Jeżeli nie ma marszałka, w zastępstwie jego, któryś z tych posłów ziemskich z naszej prowincji staje się automatycznie marszałkiem, tak jak to było marszałek ma drugiego dnia, głos, a posłów ja już musiałam wyjechać. Ziemia, znaczy prowincja ma jeden głos. Czyli jak przyjedzie 5 posłów ziemskich z danej prowincji, to i tak ta ziemia ma jeden głos. To jest. Ale może być dowolna ilość posłów. Z miejsc siedzących w tej ławie poselskiej danej ziemi jest tylko 5. Przyjechać może i uczestniczyć w jakich zasadach tak naprawdę każdy, komu leży na sercu dobro ziemi no, okay. Polskiej. Idźmy dalej. Naszego zatrzymaliśmy to na też dotyczy, tej samej, że jeżeli na przykład prawie. Z Trzebnicy, z ziemi, z powiatu trzebnickiego przyjechałoby 10 osób, to oni tutaj, na tym sejmiku prowincji wrocławskiej mają tylko 5 miejsc. Czyli każdy powiat z tych 9 ale plus powiat grodzki. Ale uczestniczyć może dowolna ilość. Ale nie ma, ograniczony nie ma sposób. Tak. Nie ma no nie ma takich uprawnień jak poseł, uczestnik. Tak nie, bo tak nie może być, że uczestnik ma takie same prawa jak poseł ziemski. A to tylko przy procedurowaniu, natomiast mówimy o uczestniczeniu, że żeby nie zamykać, ile przyjedzie, tyle będzie mogło słuchać. Tak, natomiast przy głosowaniu, na Sejmie Walnym widzieliśmy, jaki chaos wybuchł, jeżeli posłowie ziemscy i nawet marszałek jednej z ziem był bardzo niezdyscyplinowany i wyrywał się z prowokacji. To jest nagrane. Jest to nagrane. To znajdziecie Państwo w drugiej części na Królewskiej. No bo to też jest pewien dyskont. I w trzeciej części. Dyskont. Jak marszałek Jaszczyński tam że musiał działać. Może dojść do tego, że możemy rugować musiał. Że możemy stracić kontrolę nad jakby też osobami, jak to się mówi, tak zwana bezpieka na przykład może prowadzić swoich posłów i marszałków przykładowo. Właśnie chciałem się dowiedzieć. Tu może być, że stworzą pewnego rodzaju większość i przejmą kontrolę, ale to powiedzmy sobie na razie to było dwóch tylko na ilu tam? Na 20 chyba, trzech, nie? No jeden marszałek, a drugi poseł, który się uważał za marszałka. Moglibyście to rozgrywać. To był jedną osobą. Na filmie nie wiem, ja przynajmniej to może tam nie odpowiednim filmie go obejrzałem, do końca zrozumiałem tego, bo oni co, wchodzili w głosy kogoś? Oni podejmując wolne głosy prowokowali sytuację. Doprowadzali do niebezpiecznej takiej sytuacji, która nawet groziła zerwaniem Sejmu. Bo to jest niestety z tym weto, nie? To jest ta niechlubna tradycja, że przyjeżdżali opłaceni często przez obcych posłowie na Sejm walny i zrywali, stawiając ciągle weto, przeszkadzając w wyborach, budując taki też innych, podburzając,
po prostu zrywali Sejm. Niczego, nie dochodziło do żadnych uchwał. Sejm został zerwany. Ludzie się wjechali i Sejm został zerwany. No wielka strata. Nie zupełnie, bo rozszerzę tą wypowiedź o to, że dawny Sejm Panny miał liberum veto i związane to było z tym, że Sejm musiał być jednogłośny, jednomyślny. Nikt nie mógł, trzeba było tak długo obradować, a wszyscy się przekonają do określonego wniosku. To było kiedyś. Dzisiaj mamy układ demokratyczny, to co zauważyliśmy, czyli większość. Natomiast oni wprowadzali dyskomfort, wprowadzając zamieszanie i wyprowadzając pewne mało istotne tematy na forum, które miały odciągnąć od istotniejszych spraw, na przykład. No tam różne mechanizmy przeszkadzania ogólnie mówiąc, ale i też kreowania pewnych zdarzeń decyzyjnych. Także no jest pewnego rodzaju dyskomfort, że może się okazać, że tam kiedyś, no, ale na razie... A tam jeden z nich kojarzy, że on był z jakiejś partii, nie? On nam zgłosował was. No takie podstawy miał marszałek Leszczyński, że nawet napisał to w skrócie takim, bo on te obrady opisał i to destruktywne działanie tych dwóch osób, pana P i pana K, opisał, także można to na internecie znaleźć. Ale to jest przykład na to, co nam też może się przydarzyć, jeżeli po kilka osób z każdego powiatu, z tych 9 powiatów przyjdzie, a ma takie prawo przyjść i zabierać wolny głos, a marszałkowie mają prawo głosować w każdej uchwale, które będziemy, dzisiaj też będziemy podejmować z pewnością jakieś uchwały, chociażby tą jedną, kiedy następne obrady naszego sejmiku, ale może też inne uchwały chcemy podjąć. I to też może się zdarzyć. Na skalę prowincji też może to samo się wydarzyć, że przyjadą osoby na sejmik ziemski prowincji wrocławskiej, które będą chciały zerwać ten sejmik. Ale proponuję przejść do meritum sprawy, bo będziemy debatować na czymś, czego nie ma, tylko zwróciliśmy tutaj uwagę, że może to wystąpić. Ja powiem tylko jeszcze, jak głosowałam, bo było kilka uchwał. Nad infamią wszystkie uchwały głosowałam za. Była infamia dla Agory, dla Szechtera Michnika, dla Olgi Tokarczuk, dla 4 europosłów, w tym jedna z Wrocławia, Lidia Geringer, do Edelberg, Hübner, Danuta, Żyd Jakub Bauer, czyli Boni, długi okres czasu siedział w Ministerstwie Cyfryzacji u Tuska, teraz w Europie. Andrzej Misia dostał na firmę wrocławską do finansowania. To była Róża Thun. Są infamisami od 14 listopada 2015 roku. Nie należy im podawać ręki, nie należy w ogóle z nimi współpracować. To również dotyczy całej spółki Agora, czyli wszystkich flagowego projektu Gazeta Wyborcza i wszystkich... Przy czym musimy rozszerzyć tam... Córek spółek Agory, bo to jest wielki koncert. Mogę, bo chodzi o to, żeby tutaj nie było niedomówień, bo infamia według encyklopedii jest bardzo ostra ze średniowiecza, naprawdę aż za ostra. Dlatego też tam był pewien element wniosku, że to jest w pewnym sensie pochodna infamii, żeby nie stosować tego dosłownie, bo prawo polskie no, wyraźnie reguluje, że takich rzeczy nie powinno być, więc to jest tylko, bym powiedział, taka klątwa i na tym jest zakończenie tematu. No i teraz sejmik, ja zdaję relację, że głosowałam jako marszałek, podnosiłam tą zieloną kartkę, że nasza ziemia, Szartowica głosuje za tą infamią. Teraz potrzebna jest mi informacja zwrotna posłów tu zebranych. Czy na to się zgadzacie panowie? Tak. Według mnie to było za delikatne, ale... No i jeszcze dlaczego nie był przygotowany pan jakieś listy, którą teraz bym skopiował, rozdał? No, mamy to tak zapamiętać? To ze stron... Nie. Ze stron sejmowalnego proszę pobierać uchwały. Ja głosowałam jako marszałek naszego sejmiku nad uchwałami, które są uchwałami Sejmu Walnego. I one są na stronie www.sejmwalny.com.
www.ministerstwprawwewnętrznych.org.pl. A co zostało uchwalone? To zostało uchwalone jednogłośnie. I to jest tylko do wprowadzenia do obiegu informacji na niższych szczeblach, czyli naszych. Tak. Ale nie mamy co procedurować. Czyli potwierdzacie, sejmik nasz Wrocławski potwierdza, że tak dobrze zagłosował. Bardzo dobrze, tylko sama uchwała była zdecydowana. No uchwały formułuje na sejmie walnym sam marszałek. Ja do tego dojdę, bo następną uchwałę... Wyprzedzenie. Możemy. To w części deputackiej. Zrobimy tą część, co na następny sejm walny, co, jak powinien się marszałek, czy w jego zastępstwie, jak powinien głosować ten, który będzie głosował w imieniu naszej prowincji. Ja przepraszam, organizacyjnie, jako inżynier zero-jedynkowy, sugeruję, żebyśmy nad każdym tematem określili sobie mniej więcej, powiedzmy 5 minut, żeby tak. No już kończymy iść, bo my mówimy o sprawie dosyć długo, cały czas bym powiedział, mam wrażenie, że to samo, natomiast już nam czas ucieka. A już kończymy, tematu, następne głosowanie to... Tematów jest sporo. To nad rolnictwem, PMO, to oczywiście zagłosowałam w imieniu naszej ziemi, że jesteśmy przeciw PMO. Przyjmuj wniosek, żeby 5 minut na tematem się zacznie. Wolne od GMO. Zgadzacie się, panowie? Było dobrze tak zagłosować? Bardzo dobrze. I następny, po długich referatach... O zakaz GMO używamy. Zakaz. Ja jeszcze mam do kleju, że firmy, które wprowadzały GMO do Polski, powinny mieć zostać wyrzucone z Polski. Złapane za twarz, wyprowadzone za granicę. Tak. Mało tego, prawo przecież cywilne mówi o zagrożeniu życia, to jest karanie, według obecnego prawa. Ale prawo nie istnieje dla osób rządzących, tylko dla ludzi, którzy zarabiają poniżej średniej krajowej. To jest, to jest prawo. Co my wiemy, tak. Natomiast mówimy o tym, bo ja przeczytałem wszystkie ważniejsze, prawie chyba wszystkie kodeksy, konstytucje i stwierdziłem, że jest nieźle napisane, tylko on jest niestosowany. Przecież tam wyraźnie jest zagrożenie życia. Wystarczy stwierdzić procesem dowodowym, że jest zagrożenie życia. Nie potrzeba procedurować cokolwiek, tylko po prostu wchodzi prokurator, nawet których mamy, prawda, sędzia, są kary odszkodowania. W Stanach za coś takiego to po prostu słyszymy, że to są miliardowe odszkodowania pani w McDonaldzie, która się oblała wrzącą kawą. Akurat byłem w Stanach, to mówię, akurat trafiłeś, kiedy w całych Stanach McDonald'a wprowadzają chłodną kawę. Jest gorąca, ale nie taka, żeby się oparzyć. Bo po prostu ktoś dostał tak duże odszkodowanie, że mało McDonald's nie zbankrutował. Czyli nie ma prawa wykonawczego. Dobrze, bo prawo pisane jest. A przepraszam, bo to jest tylko... Nie oni nas będą uczyć. Tak, ale my obecnie mamy bardzo... Od nich idzie do Monsanto. My mamy bardzo nieciekawą, moim zdaniem, sytuację polityczną w tej chwili. Ale proszę się zastanowić, czy pan teraz mówi w temacie. Tak, bo chciałem... Relacja z Sejmu Walnego. Tak, tak, ale właśnie to jest do uzupełnienia tej... Przed chwilą pan sugerował, że za długo jesteśmy w tej części, bo mamy jeszcze... Dwie części. Głosy wolne. Ja chciałem powiedzieć trzy zdania. Pani mówi 8 zdań. Więc w związku z tym powiedziałbym 3, to by jest o połowa mniej. Okej, mogę dokończyć? Proszę bardzo. Chodzi o w tej chwili próbę zamachu na konstytucję. Zmiana konstytucji, bo mówimy o prawie wykonawczym. I na co trzeba będzie zwrócić do wniosków ewentualnych, super już przygotować się, gdyż na przykład jest jeden z bardzo ważnych punktów konstytucji, o który się bardzo obawiam, mianowicie artykuł 44 mówi o nieprzedawnieniach do czasu ustania przyczyn związanych z walką polityczną. Przyczyn na przykład odszkodowawczych i pochodnych. I boję się o tego typu artykuły, że mogą one ulec skasowaniu. Dziękuję. Dziękuję. Były referaty na Sejmie Walnym 14 listopada w Konstantynowie. Były referaty co do geotermii, co do energii spalania i tam też Mariusz Szczytyński wygłosił krótki taki o ropie naftowej, na której siedzimy. Gaza. Polska siedzi na ropie bańki, na wielkich złożach ropy naftowej. I nikt też o tym nie mówi. Strasznie. A potem było głosowanie. Bardzo długie te referaty. 4 godziny chyba trwały te referaty. Aż byłam trochę zdenerwowana, że aż tyle czasu na Sejmie Walnym zabrały referaty utytułowanych osób. Oczywiście z całym szacunkiem do dorobku, ale
Nie po to jest chyba Sejm walny, żeby referaty wygłaszać, nie? Można sobie w internecie zobaczyć, jak to trwało. Po prostu zabrano nam pół dnia obrad prawie, że. A to jest wniosek nasz, zrobiliśmy to jako punkt następny, żeby procedurować to, co ja powiem. A na końcu, o 22 po tych referatach, mimo że marszałek Leszczyński powiedział, że ta część będzie tylko, nie będzie uchwałodawcza, jednak podjął uchwałę. I ja chcę powiedzieć, że jako nasza ziemia zaprotestowałam, głosowałam przeciw. Jestem przeciw takiej sytuacji, że marszałek Leszczyński mówił, a teraz, posłuchali, o 16 powiedział, a teraz zaczynamy część, skończyliśmy część uchwałodawczą, teraz zaczynamy część gospodarczy Sejm. Czyli nie będzie uchwał, jeżeli skończył część gospodarczą. A tymczasem o 22 podejmuję uchwałę. No ja jestem przeciw i to było bardzo nieprawidłowo, jak jestem prawnikiem, bardzo nieprawidłowo sformułowana uchwała. I ja dlatego zagłosowałam przeciw. Czy dajecie mi absolutorium, panowie? Ja zgadzam. Bo ja chyba jedynym marszałkiem byłam, który zagłosował przeciw. A czego to dotyczyło? To mi by dotyczyło energii, ale ja nie znam wniosku. Ustnie sformułował marszałek Leszczyński tę uchwałę inaczej, niż potem ją powiedział. Dołączył do energii wiatrową i solarną, którym ja jestem przeciw, bo ja uważam, że to nie są ekologiczne, to jest myląca nazwa, to nie są ekologiczne energie, a w ogóle byłam przeciw takiej sytuacji, trochę to zrobiłam też w efekcie takim, żeby pokazać, że tak się nie robi. Jeżeli o 16 ogłasza zakończenie części uchwałodawczej, to nie może podejmować uchwał o 22. No tak, jest to nielogiczne. Prawda? I w ogóle tak źle sformułowanej uchwały do tego, sekundę, nie? I no to zapiszmy, bo to już 8 minut minęło, 3 więcej. I zapiszmy wniosek. Jeśli o nie chodzi wszystko... Ale zapiszmy wniosek. Nie, rozmawiajmy o tym. Możemy podjąć uchwałę. No. Czyli uchwała, proszę bardzo. Jak, proszę, jak ją sformułować, co pan proponuje? Ja jestem tylko magistrem inżynierem, pan jest prawnikiem. Nie no, podarwał się pan z propozycją uchwały. Proszę ją sformułować. Potwierdzam. Określenie terminowości zakończenia procedurowania. Tak. Jest określony termin, do kiedy i basta. No właśnie, pani... Precyzyjne określenie czasu na sejmie. Pod klauzulą unieważnienia, czy nieważności. Określenie... Naprawdę nie wiem, jak to sformułować. Trzeba by napisać. Jak mamy głosować nad uchwałą, bo to został tylko wniosek sformułowany. Pan napisał? Przeczytam. Przeczytam za pan. Ja odczytam szybciej. Potępić tych, co... O, wnioski. Potępić tych, co lud tubylczy zniechęcają do partii. Ja zaraz własnoręcznie mówię. Bo pan troszeczkę niewyraźnie pisze. Mój pan, bo nie chciałbym było... Potępić tych, co lud tubylczy zniechęcają do partii, czyli do zespołowego działania. Tak na każdym wielkim wiecu wstaje Kejsaty i powiada, ja do żadnej partii nie należałem, nie należę. Bierzcie ze mnie przykład, ze mnie doktora, profesora. Chodzi o to, żeby lud słowiański nie integrował się w zespołowym działaniu w partiach. On zaraz startuje później w PiS-ie albo w jakimś innym PO do tego. Ma pan rację, tylko wie pan co, ja bym, jeśli jest możliwość, proponowałbym, luźna propozycja, że zamiast słowa partia, bo ona się po prostu w Polsce źle kojarzy. Słowo jako słowo się źle kojarzy. Kto to wytworzył i począł? Bo PZPR. Uzasadnić? Znaczy, ale to jest się nie mówię. Ja nie, pan rozumiem, ja chodzi o to, że się źle to kojarzy, tak według mnie. No to proszę zastępcze. Jak jest inaczej? Sejm jak przekonać ten lud do zespołowego działania? Sejmik ziemski? No dlatego stanowimy sejmiki ziemskie, gdzie my na swoich terenach dużo lepiej wiemy, co potrzebujemy, co musimy zrobić, niż centralnie ktoś tam nie gdzieś w określonych strukturach, gdzie tu nie ma żadnego wpływu, co, jakie decyzje podejmie struktura w stosunku do tego terenu. No to takie same zasadzie, jak o naszym spotkaniu sąsiadów w bramie. Możemy to nazwać spotkaniem partyjnym bramy takiej i takiej,
ale możemy to nazwać spotkaniem sąsiedzkim. Ja uważam, że spotkanie sąsiedzkie ma o wiele przyjemniejszą nazwę i o wiele lepiej się kojarzy, żeby włączyć. Ale to jest poza tematem w ogóle, także. No i dlatego nawiązujemy do sejmików lokalnych. Żeby skończyć część relacyjną, pan głosował drugiego dnia nad jakąś uchwałą, proszę opowiedzieć. Bo jak ja wyjechałam o 13 z sejmu walnego, to przekazałam panu mandat, prawda? Tak, dużo się działo. To czy głosowanie jakieś było? Jakaś uchwała była? Nie jestem w stanie się podnosi pan, bo to jest wszystko ta uchwała, nie? Kiedy trzeba podnieść tą kartkę. No wiadomo. Było jakieś głosowanie, ale już nie przypomnę sobie dokładnie, bo to trzeba zobaczyć na program. Nie ma niestety właśnie relacji z tego, bo jak ja wyjechałam, zabrałam moją kamerę. Ale protokół musi być pisemny. Pan Leszczyński, marszałek, myślę, że spokojnie prześle. Tak, jakie to było uchwały. Natomiast nie wiem, czy, bo tam była taka sytuacja związana z kasacją wyroku. Powinien przysłać... Czy pani była wtedy? Powinien to pan jako asesorowi sejmiku przysyłać w ogóle. Raport. Panie Henryku, może się upomnieć proszę u pana marszałka Leszczyńskiego, żeby on przysłał panu dokumenty z sejmu walnego. No. Jakie uchwały zostały podjęte na mailu. Bo inaczej by to wyglądało, żebyśmy to mieli teraz, prawda, wydrukowane. A była pani, kiedy była kasacja w roku? Bo pan jako asesor... Pani Gazo? Konkretnie była ja pani Andrzej Leszczyński, pani. Leszczyńskiego, sejm walny... na www trzeba wejść. Sejmwalny.org.pl. Tak, no to jest bardzo ważne. I żeby nam sejm walny przysyłał dokumenty. Pod nasz sejmik prowincjonalny, bo my podlegamy bezpośrednio, jako sejmik prowincji podlegamy bezpośrednio pod sejm walny. Nie ma między nami jeszcze jakiejś struktury. Od razu a to mówiliśmy. Pod nami będzie struktura powiatowa. No to już było omówione, to już nagramy. Dobrze, dziękujemy, przechodzimy do trzeciej części Głosy Wolne. Zapraszam. Ale jeszcze odnośnie tej drugiej części. Odpowiedź była taka i nie dostałem odpowiedzi, czy pani Beata była w momencie, kiedy doszło do kasacji wyroków dla państwa Sikora bodajże. Nie, nie byłam. No ja byłem zaskoczony, zaszokowany i uzasadniałem to w sposób, że tak powiem, finansowy. Nie bardzo, jak tutaj byłem zapoznany, bo to było takie zaskoczenie, ale generalnie chodzi o to, że bardzo dużo jest wyroków politycznych w Polsce. Bym powiedział masa, człowiek skorzystał z odszkodowania, za co, to mówię na skrócie, skorzystał z odszkodowania, które według uzasadnienia mu się należało, którego żona czyniła, która też ma 2 lata więzienia, jako współudział, za to, że skorzystał z ubezpieczenia, za zniszczenie mu dorobku firmy czy czegoś tam majątkowego. I my dziwnym trafem podjęliśmy jakieś dziwne uchwały, kasujące wyrok sądów powszechnych, jak uznanie to jako wyroki polityczne na zamówienie. Nie wiem, jak do tego się odnieść. Ja byłem tak zaszokowany, zaskoczony. Ja też jestem zaszokowana, szczególnie tym, że nie podjęto uchwały w sprawie dotacji z budżetu, wystąpienia z deputacją do prezydenta Dudy lub premier Szydło. Do 31 listopada oni muszą uchwalić budżet z zarezerwowaniem kilku milionów na sejm walny. To są jeszcze budżety rezerwowe. I to zostało rozbite, mimo że marszałek Leszczyński najpierw tak jakby sugerował, że podejmiemy taką uchwałę. W ogóle uciął tą dyskusję, nie było i nie została podjęta żadna uchwała w tej kwestii. Dlaczego? Było bardzo przykre, dlatego że pieniądze są potrzebne. Na wynajęcie sal są potrzebne pieniądze. Dlaczego tego nie pilnowaliśmy? Ja byłem po raz pierwszy, pani była już nie, tego nie dało się pilnować, dlatego że kilku posłów wyszło na środek, bo mównica była na środku, prawda? Nie mówiono z miejsca, tylko na środku. I było przeciw. W ogóle przeciwko procedowaniu w tej sprawie, przeciwko dyskusji w tej sprawie i pod ich wpływem marszałek Leszczyński zamknął temat. Co jest bardzo według mnie naganne, bo pieniądze są nam potrzebne. Absolutnie są potrzebne. Również zwroty kosztów posłów, których nie stać
na dojazd, na pobyt czyli w Sejmie Walnym, bo nie hotel zasponsorowała osoba prywatna. Halo? To jest bardzo przykre. Czyli tą rozmowę traktujemy jako już wniosek wolny? Mówię proceduralnie w tej chwili, co się dzieje. Przeszliśmy do głosów wolnych. Okej, okay. No to jest dyskusja nad tą kwestią. Bo nie wiedziałem, że szedł punkt drugi. Dobra. Każda okazja, w której powinniśmy zmierzać do reformowania sądownictwa i sprawiedliwości w Polsce, powinna być wykorzystana dlatego, żeby naruszyć tą oligarchię sądowniczą i to kumoterstwo rodzinne i obsadzenie przez mniejszość. Trzeba nas powiedzieć, że to jest po prostu korupcja, nic więcej. To jest po prostu zwykła korupcja. Koligacje. Dobra, no to, ale może także i ten moment. Zobaczcie, jeżeli Trybunał Konstytucyjny jest uzupełniany, najwyżsi prawnicy w Polsce są typowani jako nowi członkowie, wiedzą, że pochodzi to z pewnych machinacji partyjnych, że ich mandaty pochodzą z machinacji partyjnych i ci najwyżsi dostojnicy, którzy mają orzekać, a później orzekać o sobie, czy te mandaty im się z tych machinacji partyjnych należą, nie podali się do dymisji, nie pokazali, że widzą pewne nieścisłości w Sejmie. To jest to wredne. O sądzie czy o Sejmie mówiliśmy teraz? Mówię o kandydatach do Trybunału, o nowej piątce, że oni nie zamanifestowali. To jakie oni mają kwalifikacje, żeby tam zasiadać, jeżeli oni nie dostrzegli tych kombinacji korzystnych dla nich oczywiście. Ten ma rację, kto ma mikrofon. Ja wystąpiłam o pieniądze i było mi bardzo przykro na Sejmie Walnym, że trzeba zacząć działać w tym kierunku, żeby Sejm Walny dysponował budżetem zapewniającym na przykład dojazd i pobyt posłów na Sejmie Walnym. Bo hotel kosztuje, dojazd kosztuje, wyżywienie tam, no jakoś to trzeba sobie zorganizować, a jak ktoś jest na bezrobociu, no i dwóch posłów ziemskich, pan i ja, bezrobotnych, bez funduszy. To wziąć z podatku? A jak jest ktoś działa w tym terenie, to już zdanie. A z czego oni biorą ci te dudy wszystkie teraz? Z tego, no... Polskie państwo jest najbogatsze państwo w Europie. Dokładnie. I dlatego Sejm Walny uważam powinien wystąpić. Jesteśmy najbogatszym krajem. Jestem skłonna panu przekonywać, żebyśmy podjęli taką uchwałę, że na następnym Sejmie Walnym marszałek, czyli ja, jeżeli dojadę do Wiśnicza 19 grudnia, albo ktoś, kto tam dojedzie z... Czyli piszemy wniosek. No i ja jestem za tym, żeby taką uchwałę na Sejmie Ziemskiej Prowincji Wrocławskiej podjął. Jaki jest wniosek? Występujemy o budżet absolutnie do państwa polskiego. Ale pani jako prawnik, ma pani świadomość, że są różne formy działalności non-profit typu stowarzyszenia i fundacji. Przepraszam, chciałem dokończyć uzasadnienie. Ponoć we Wrocławiu, ponoć mówię, bo tam gdzieś mi się obiło uszy, nie mam potwierdzenia, Martyna Wojciechowska dostała z rządu 100 milionów złotych na szpital jako fundacja. 100 milionów bez przetargu. O ile to jest prawda, we Wrocławiu. Więc te pieniądze są, tylko pytanie, czy jesteśmy przygotowani formalnie, żeby być partnerem i je pobrać. Na szkolenia, kongresy, konferencje, bo ja tym się zajmowałem, jest bardzo dużo pieniędzy. Są cały czas prowadzone tego typu rzeczy. Można rozszerzyć, złożyć wniosek, uzyskać dotację, 100% nawet. Tylko pytanie, czy jesteśmy przygotowani, to znaczy, czy mamy stowarzyszenie, fundację i w jakiej strukturze? Bo ja właśnie jest przygotowany, przecież zbiera opłaty sejmowe, księguje te opłaty sejmowe, jest przygotowany. A w ogóle sam pan marszałek Kraszczyński jest ekonomistą księgowym. Ale się konkretnie pyta, czy mamy stowarzyszenie, czy fundację? Sejm Walny ma fundację, Fundację Kraszczyńskiej. No to już coś jest. I księguje te opłaty sejmowe. Okej, pod punkt A. Czy to, że jest centralnie, to znaczy, że dla nas również będzie na pojazd, na biuro, tu dla pana Henryka, na telekomunikacyjne sytuacje, na salę i tak dalej? Czy to jest tylko dla centrali na zasadzie... Ja na razie widzę to w prosty sposób. Otrzymać, wystąpić z deputacją do rządu,
bo jeżeli nie wyszło do prezydenta Dudy, mają jakieś problemy z tym, to może do Beaty Szydło wystąpić o dotację dla Sejmu Wolnego, jak to nazwać, budżet dla Sejmu Wolnego. Oni na Wiejskiej mają budżet 1 miliard. No przeliczyć im koszt wyjazdu. 2 miliony, 5 milionów, 10 milionów i podzielić to na dlatego, nasze prowincje i każda prowincja dostanie budżet. Ja jestem tak pan Henryk, i to jest prosta zwolennikiem konkretnych, dopowiedzianych do końca rzeczy, najdalej tylko można. Czyli to, co zapytałem się, czy centralnie, bo centralnie, jeżeli fundacja weźmie i zbuduje hotel jako siedziba Sejmu, przepraszam, dokończę, jako siedziba Sejmu, ja jestem zwolennikiem zbudowania, chyba że już mamy tutaj jakąś fundację czy stowarzyszenie na tą okoliczność, bądź też porozumienie z Sejmem Walnym na określoną ilość środków na nasz teren. Czyli jeżeli my zawnioskujemy i Sejm dostanie, to jaki procent my dostaniemy? Konkretnie, to trzeba napisać. Na razie Sejm nie był w stanie podjąć uchwały i wystąpić z deputacją. Ja mówię o wniosku teraz. Nie mówię o tym, co było teraz o wniosku. Ja uważam, że nasz wniosek uchwałą podjęty powinien wyglądać tak, że Sejmik Ziemski Prowincjonalnej Ziemi Wrocławskiej uchwala zobowiązuje Sejm Walny do wystąpienia o fundusze wspomagające, ogólnie mówiąc. Wspomagające sejmikowanie, działalność sejmików ziemskich prowincjonalnych. Rozdzielone. Obecnie funkcjonującego legislacji, bo nie mówią. To i tak opiera ale się na. Ale jesteśmy konkretni, bo dużo słów, a mało tych konkretów, żeby mówić. Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej. Panie Henryku, no Pan nam pomaga tutaj. No to już będę. Jestem na zebraniu i mogę parę słów. To co Pani mówiła, że dofinansowanie osób, które nie mają gotówki i finansów na to, żeby dojechać i spotkać się na tym Sejmie, jest bardzo fajne, tylko że obawiam się, że będzie to jakby wykorzystywane szerzej poprzez, aha, no płacą za nią, no to niech też zapłacą za nią. Dlaczego czego nie? Nie, ja tylko chciałem pokazać to z tej strony. Ja nie jestem za nim, tylko po prostu chciałem... Gdyby poseł ziemski każdy dostawał zwroty. Aha, w tej formie. No, oczywiście, bo ja to zrozumiałem, że mają to po co innego dieta? Pieniążki na zasadzie, że tych osób, których nie stać. Ja to tak może nie zrozumiałem. Na razie ja wystąpiłam z tym i podaję mój przykład, nie? Że dostałam po prostu zwrot tych kosztów hotelowych od osoby prywatnej. Z którą się tak umówiłam, zgodziłam się na to, ale to jest żebractwo. To jest poniżej w ogóle, no to jest w ogóle jest okropne. Nie może tak być. A jeżeli osoby, które jadą jako posłowie ziemscy czy marszałkowie na Sejm Walny, mówimy o diecie i mówimy i mają pieniądze, i mają takie pieniądze, stać ich na co miesiąc. Sejm Walny jest co miesiąc. Ja byłam w kwietniu na mój koszt, byłam w maju na mój koszt na Sejmie Walnym, potem nie w czerwcu był, w lipcu był, w sierpniu był, we wrześniu, w październiku w Niepołomicach nie byłam, a teraz byłam i częściowo ktoś mi pomógł, tylko pokrył hotel, bo już te Sejmy nie trwają jeden dzień obrady, bo jak ja byłam w kwietniu w Kętach i w maju w Trzebnicy, to jeden dzień trwały obrady, a teraz już są 2 dni, czyli jest hotel potrzebny. A potrafią 20 dni trwać, średnio wiesz. Po prostu nastąpi, i ja to od samego początku mówię, że nastąpi selekcja negatywna, czyli na Sejmy będą przyjeżdżać tylko ci, których na to stać. Prawda? Albo ci, którym ktoś zapłaci. I to jest selekcja negatywna, to doprowadzi do zarzydzenia wprost, bo Żydzi mają pieniądze w Polsce, Polacy są do nędzy doprowadzeni.
W związku z tym wystąpmy do Żydów w Sejmie, żeby dotacje na fundację były przyznawane. Czyli parafrazuję to, co pani powiedziała, ale dokończę. Jeżeli ktokolwiek jest użyteczny, to znaczy po pierwsze, i obnażamy nędzę, że ja, inżynier, magister, ktoś inny tam, prawnik, coś innego, nie stać mnie na tego rodzaju poświęcenie dla ojczyzny, że nasz status materialny jest tak denny, to jest po prostu, jesteśmy pod okupacją i to jest wniosek, to nas usprawiedliwia, że jesteśmy w takiej nędznej sytuacji finansowej. Jak 80 lat? To co dalej bym, zobaczcie, jak drąży pani to samo, co jest w tych partiach aktualnie dotacja państwowa, dostają wodzowie tych partii i oni mają dopiero wszystkich członków i całą Polskę. Oni rządzą się tą forsą i przeznaczają ją na rewybór, powtórny wybór siebie. I chce pani też mieć z dyspozycji forsę, żeby pani jeździła. Chyba że członkowie, których pani namówi do sejmikowania, o, namówiła nas pani, powinniśmy pani złożyć się na składkę na te wyjazdy. Oddolnie to powinna być decyzja poparta zrzuceniem się składki, a nie tam znowu od podatników. A to też występuje zrzucenie się. Ma pan rację, panie Henryku, że w tej chwili to co pan ma, to jest, tak powinno być od zawsze. Że to powinno być wszystko oddolnie. Ziemia finansuje posła. Oddolnie, ale w chwili obecnej, jako że obowiązuje takie prawo, jakie jest, czy to powiaty, trzeba je w miarę możliwości, to zorganizujemy te powiaty. Żeby rywalizować na takich samych zasadach z obecną władzą, podjąć z nim jakikolwiek dialog, no niestety potrzebne są pieniądze. Tak. To jest nieuniknione. Tak. Bo to, co pan mówi, to tak powinno być. Żadna partia nie powinna dostawać pieniędzy z budżetu państwa. Tylko członkowie partii powinni codziennie złożyć. I wtedy płacę to, bo chcę. Jeżeli chcę, popieram. A ja nie to. Dokładnie. Jestem wtedy obywatelem. Coś znaczy. A tak to już nic nie znaczy. No i dlatego sejmiki ziemskie. Bo one od dołu zbierają, tu mamy strukturę, że jest, że tak powiem, ściepa, prawda, od każdego na ten sejmik w danym regionie, a oprócz tego drugi punkt w tej chwili to jest procedurowanie i wnioskowanie o środki zewnętrzne z budżetu Skarbu Państwa. Czyli pan jest przeciw, rozumiem. Pan stawia weto przeciwko takiej uchwale naszego sejmiku. Nie, mam nadzieję, że pani ma honor i rozum i wyważy pani sama tą sprawę. Czy tak iść, czy tak? Nie, iść. Wszyscy się zgadzamy z tym, co pan powiedział. Tak ja uważam przynajmniej. Wszyscy mam takie samo zdanie, tylko że tak mówię, na chwilę obecną, żeby podjąć jakąkolwiek walkę z tym systemem, który nas teraz dusi, potrzebujemy też jakby finansów. Właśnie wniosek. Wiem, jak oddolnie wybudować struktury i kosztem pożytecznego pomysłu, korzystnego dla tubylczego ludu, i w ten sposób wybudować, ale potrzebuję na to 3 minuty i kiedyś, jeżeli zechcecie się włączyć, ale wybudować oddolnie metodą, sprawą, która będzie służyła w każdym osiedlu, każdej miejscu zamieszkania i pożyteczną robotą dla ludzi, prowadzącą do korzystnych dla nich i wspomagań, ale także na szacunku za podjęcie tej roboty. Skończyłem. Jak dostanę taki czas, kiedyś to odreferuję. A więc głosujemy, tak? Ale zawsze. Sejmie Ciemski Prowincji Generalnej Ziemi Wrocławskiej zobowiązuje Sejm Walny do wystąpienia z deputacją, również w formie pisemnej, do rządu. Do legislatu. O wsparcie finansowe. Zrezygnowanie budżetu dla Sejmu Wolnego. No i wysokości możemy podjąć. No i właśnie, ale teraz czy tylko Sejmu Wolnego, czy ewentualnie dla sejmiku, bo jeżeli byśmy stworzyli fundację, to by to zainicjowało budowanie pewnych struktur finansowych w innych formie rywalizacji. Sejm Ziemski Prowincjonalnej Ziemi Wrocławskiej zobowiązuje Sejm Walny do wystąpienia z deputacją
również w formie pisemnej, żeby to było na piśmie, żebyśmy widzieli odpowiedź, prawda, żeby dokument był w formie pisemnej do rządzących trzecią RP. Witam, zapraszam mocno po lewej stronie drzwi. Zasygnowanie z budżetu. Środków na działalność. Muszę je nasmarować. Budżetu są łamane środków na działalność. Sejmu Walnego. Na działalność. Oraz sejmiku. Sejmu Walnego. Oraz sejmików ziemskich, prowincjonalnych. Tak. A my musimy nad statutem się pochylić Sejmu Walnego, który będzie stanowił podział tych środków. A nie na zasadzie kto więcej chwyci i kto szybszy w nogę. Ale to będzie musiało być też z jakimś uzasadnieniem, dlatego że... Wasz Wojciechowski chce to pisać, on chce uzasadnienie, on to chciał, bo to na znaczy, to nie chodzi o to, że uzasadnienie z naszej strony, że nie to, że to były pieniądze na sejmiki dla sejmików, tylko na przykład na sejmiki na dojazdy posłów. Dzień dobry. Proszę, pisać tutaj, tu proszę. Wniósłbym o ukaranie pana i karę porządkową. Tak, za spóźnienie, ale wybaczenie jednocześnie, bo jestem z najstarszych działaczy społeczno-obywatelskich wrocławskich. Pani Henryko. Przepraszam, na muszę listę obecności, proszę się dopisać. Muszę w tym momencie interweniować weto. Mianowicie, nie można karać, bo kara jest negatywna. Należy nagrodzić tych, którzy przyszli. Jakim zadaniem? Nie. Nie. Pan ma jakieś dziwne zaleciałości. Trzeba nagradzać tych, którzy są zdyscyplinowani, a nie karać tych, którzy się nie dopominują. Jesteśmy nagrodzani w kamerze. Także pan nagrody nie dostanie. A my dostaniemy. Proszę się przedstawić. Lucjan Górnicki, imię, nazwisko. I przepraszam, gorąco przepraszam za spóźnienie, ale ja mam problem z chodzeniem, mimo to musiałem tramwaje zastąpić. Rozumiemy, przyjmujemy uprawiedliwienie. Polećmy dalej, bo tak może czas nas goni. Jeszcze dodam, tak się podenerwowałem, że zacząłem tracić wzrok. W związku z tym zrezygnowałem z czekania na tramwaje i zacząłem piechotką. Skąd pan dojeżdża? Proszę? Skąd pan dojeżdża? Z Kropelego. 13. To jest trudno, żeby tutaj dojechać. No i powinien pan dostać środki przy takiej sytuacji na taksówkę. Następnym razem, jeśli pan będzie chciał przyjechać, ustalamy termin dnia, godziny, ja przyjeżdżam po niego, przyjeżdżamy razem. No tak. Takie sprawy się załatwia szybciej, łatwiej, bez żadnych środków i innych rzeczy. My naszym zadaniem jest też aktywizować, brzydkie słowo bardzo, nie? Ale docelowo spowodować, żeby przyjeżdżali marszałkowie sejmików i żeby tam sejmiki ziemskie były zakładane powiatowych. Na to też potrzebne są, ja nie wiem, jakie środki na to są nam potrzebne, ale my w jakiś sposób musimy to zorganizować. Wtedy będzie nas więcej. Docelowo będzie nas 50, czyli po 5 osób z każdego powiatu. Ponad 50 nawet. Plus jeszcze goście, no potrzebna jest na większa sala. To już są jakby problemy na późniejszy czas, prawda? Ale jak macie panowie pomysł, jak to zrobić, żeby dotrzeć do tych powiatów i spowodować, żeby tam zaczęły zbierać się sejmiki związki powiatowe? Ja ostatnio zauważyłem w internecie też, są jakieś takie regionalne telewizje. Albo nie wiem jak to nazwać, kanały na YouTube, ale regionalne. Tak. Może zgłaszać się do takich osób.
z jakimś apelem, żeby jeśli w danym regionie mają jakąś tam oglądalność, żeby, czy by na przykład się tym zainteresowało i czy by wspomniało na swoim kanale o takim... Może, no jest to działanie w każdym razie od sierpnia, było 2 sierpnia konkretnie, założycielski sejmik nasz ziemski prowincji wrocławskiej się odbył. Proszę zauważyć, ile nas się zebrało, nie? A te powiaty mogą nam zarzucić to samo, co w Warszawie zarzucamy, centralność, nie? Że my ich reprezentujemy. Ja głosuję jako marszałek prowincji, głosuję za te ziemię, a nie mam żadnego z nimi, żadnej łączności, jak oni mi przychodzą na sejmik. Nie ma tam jeszcze nic, żadnych struktur. Jak to zrobić, prawda? Jak ich zachęcić do tego, żeby zakładali jej sejmiki powiatowe w tych dużych miastach powiatowych, czyli Miliczu, Oleśnicy, Oławie. Jeżeli ludzie zobaczą, że to jest pozytywne, dobry produkt sam się... Ale czy widzą to? Dobry produkt sam się... Czy ludzie to widzą? Dobry produkt sam się obroni. Jest w internecie dużo już relacji, które... A widział pan, ile jest wejść na tą relację? 70 na przykład. Nieważne, wystarczy, że jedna osoba... Oczywiście wystarczy. Jak Grzegorz Braun przyjechał, miał występ, to na jego film wchodzi 90 tysięcy w ciągu 2 tygodni. Tak się tym ludzie interesują. A sejmem walnym... Mamy koncert życzeń, czy bo to jest koncert życzeń? Ja to powiem, dlatego, że teraz są głosy wolne. Dlatego, że marszałek Leszczyński umieścił na kanale YouTube Sejm Walny, po Sejmie Walnym, Grzegorza Brauna. Właśnie ten jego wykład na temat polityki. Ja jestem zdumiona i zgorszona, panie marszałku, bo na pewno będzie odsłuchiwał ten film, faktem, że zamiast relacji dokumentalnej, filmowej z Sejmu Walnego, umieścił tam Brauna. Po Konstantynowie. Na głównej stronie. Na głównej stronie YouTube kanał ja Sejmowalny. Myślę, że ta strona jeszcze jest niedopracowana. Jak ja zaproponowałam po tygodniu, załadowałam wszystkie filmy Sejmowalnego, było bardzo dużo pracy. Dzień i noc, 5 dni ładowałam na YouTube tą relację. Jak mu zaproponowałam playlistę, żeby z mojej playlisty tam zamieścił, nie zrobił tego. I nie ma na Sejmie, na stronie YouTube Sejmowalnej relacji Sejmowalnego, natomiast wisi tam Żyd Grzegorz Braun. No ale też tam widziałem wisi... I to jest bardzo zniechęcające dla wszystkich ludzi, którzy się interesują. Ale również wisi Karpowicz. Dawno temu. Ale wisi, ja byłem tydzień... Dawno temu. Teraz zawis? No wisi cały czas. No. Kiedyś, a teraz zawis Grzegorz Braun. Po Sejmie Walnym takich rzeczy się nie robi. To jest jakaś w ogóle, to jest jakiś strzał w kolano. O co tu chodzi? Dlaczego partyjny Żyd po prostu, który jest dostawką PiS, jest tak promowany to, na stronach Sejmu Walnego? Brown? YouTube. Brown? Tak. No, Grzesiu Braun w Intakusie miał wykłady w firmie prywatnej. No nie będę mówił, jakie moje są wnioski, bo są daleko idące. Nie, moim zamiarem nie jest... Grzegorz Braun zaistniał na stronach Sejmu Walnego wiele razy. Przed wyborami parlamentarnymi wyraźnie marszałek Leszczyński na stronach Sejmu Walnego promował komitet wyborczy Grzegorza Brauna. Gdzie są ludzie Grzegorza Brauna? Gdzie oni są? Dlaczego nie przyszli? Miał listę do Sejmu we Wrocławiu zarejestrowaną. Gdzie są ci ludzie? A gdzie jest, przepraszam. Nie mają ochoty. Dobra, ale to nie jest złota rybka. To nie jest złota. Ale dlaczego marszałek Leszczyński promuje go dalej? Ale ja już słyszę to samo 10 zdań. Tyle razy, 10 razy to już padło. Konkretnie, ja jestem inżynierem i dla mnie jest tak. Jest wniosek konkretnie formułowany na zasadzie, czy jest porozumienie, czy nie. Nie ma porozumienia. Zamienuje się, dziękuję. Nie dyskutujemy. A mnie się wydaje jednak, że Sejm Walny powinien promować przede wszystkim sejmik ziemski, konwencjonalny ziemi wrocławskiej na przykład. Ale ja tego nie widzę. Tak. No nie widzę tego. No dobra, ale to już mówiliśmy. Wniosek trzeba zrobić i lecimy dalej. Już minęło 20 minut na ten temat. Rozumiemy, zgadzamy się, punkt zapisać. No,
Jeżeli zgodzicie się, można sformułować taką uchwałę. Sejmik ziemski, prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej zobowiązuje Sejm Walny do promocji Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej. Każdego jednego sejmika. Pomocy nam. Do dyscyplinowania. Ale my mamy swój zakres. Do pomocy nam. A ona nie pomaga, jak on mieszka Grzegorza Brauna. Do dyscyplinowania porozumień na zdanych terenów, bo Grzegorz Braun ominął struktury, on jest z Wrocławia, ominął nasze struktury, wszedł do Sejmu Walnego. Jesteście prawnikami i nie wiecie podstawowych rzeczy prawnych. Gdzie on wszedł? Bo ja go nie widzę. Ani go na Sejmie Walnym nie widziałam. Halo? Był w Konstantynowie? Był? Ja o tym mówię. Był? Jak pan ma imię? Wojciech. Panie Wojtku, pan rozumie, co mówię. Ja mam wrażenie, że mówicie o podobnych sprawach, tylko jakimiś innymi słowami, ale... Ominął struktury. Po prostu powinien złożyć wniosek i my powinniśmy go delegować do strony głównej Sejmu Walnego. On ominął to, czyli złamał, Sejm Walny złamał. Tylko, że jeszcze pan formuły. Jest, tak ja mam wrażenie, za Grzegorzem Braunem, a pani Mata jest przeciwko Grzegorzowi Braunowi. Teraz tu jest... Nie jestem ani za, ani przeciw. Mówię tylko o procedurach, że ominął procedury. Marszałek Leszczyński ominął procedury, promując jedną osobę i jeden komitet wyborczy. Ale możemy mu to wybaczyć, bo może... Nie możemy właśnie, bo to się powtarza i to się po Sejmie Walnym w Konstantynowie powtórzyło po raz kolejny. Powtórzyło się. Zamiast pokazać relacje z Sejmu Walnego, on tam umieścił... Że dobra, to już 8-9 razy mówiliśmy. Wniosek. Zakaz omijania struktur promowania ludzi z danych ziem na forum walnym. Koniec. Żeby nie dostał się ktoś do forum walnego spoza naszych kresów. Jest takie, że promowanie sejmików ziemskich. Tak. I koniec. Do nas powinien być wniosek, czy może umieścić. I my byśmy podjęli uchwałę, możesz. Nie, to nie. Dobrze, czyli... Ale jeszcze w sumie nie zagłosowaliśmy na to. Tak, tu nie zagłosowaliśmy. Ja tylko zapiszę to. To by była pierwsza uchwała. A druga by była Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej. Mam zdjęcie na internecie. Tak? No, od Grzegorza Brauna wtedy są zdjęcia. Bo my nie mamy dobrego, ciemne zdjęcie już. Zobowiązuje Sejm Walny do promowania sejmików ziemskich, a nie osób... Nie, pilnowania struktur decyzyjnej bez ominięcia tych naszych sejmów ziemskich. To właśnie jakoś tak nie ma, bo o różnych sprawach rozmawiamy. No właśnie. Trzeba to sformalizować. No to tak, ja mówię, że przychodzi marszałek. Promował sejmiki ziemskie. Nasz sejmik także. Ale jako uzasadnienie. To jest jedna sprawa, tak? Tak. Ja. Ale jako uzasadnienie tej sprawy. I w tym Dolnośląskim sejm. No to wiadomo. Dziękuję panu. Zrozumiał pan, bo umieścił tam sejmik śląski, umieścił tam opolski, a naszego nie umieścił. Za to dawno umieścił. Ja myślałem, że my rozmawiamy odnośnie... Proszę wejść sobie na kanał YouTube. Halo. Chodzi o to, że Grzegorz się dostał, bo o tym rozmawialiśmy, że Grzegorz się dostał od razu na stronę Sejmu Walnego. Bez uzgodnienia z nami. Łódzki, tak, po Sejmie Walnym umieścił tam marszałek Leszczyński wykład Grzegorza Brauna. Ale już to było 4 razy powiedziane, ja się zapytałem konkretnie, czyli ominął nasze struktury ziemi, naszych ziem. Wrocławski, a jest ziemi wrocławskiej. Nie rozumiem pytania. To jest podstawowa sprawa prawnicza. Nie rozumiem tego pytania. Sejm Walny składa się z sejmików ziemskich, tak? No tak czy nie? Tak. I przychodzi ktoś z danego sejmiku i od razu się wbija decyzyjnie do Sejmu Walnego. Nie jest to do pomyślenia. Grzegorz Braun nie jest w naszym sejmiku, tak? Bo nie podlega się, jest w Wrocławiu. Podlega pod Wrocław, konkretnie pod moją ziemię w tej chwili marszałka powiatu Wrocław. Ma pan rację, to tak? I to nie powinien złożyć wniosek. Ja powinienem złożyć to na Sejm Wrocławski, Sejmik Wrocławski. Powinniśmy podjąć uchwałę i jeżeli tak, idzie dalej. Ale to w tym momencie Grzegorz byłby współpracownikiem naszym w jakimś tam zakresie, a nie na zasadzie, że
że poszedł centami, ale ja bym przymknął oko, bo to jest początek. Jego wykład tam był, że tak powiem, pokazany, dlatego pewno, że pan marszałek chciał tego, tak? No, podjął to gdzieś tam jednogłośnie. To jest bardzo na ten. No to zapiszmy wniosek i przegłosujmy, żeby to przełożyć na Sejm. Jest taka propozycja uchwały. Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej zobowiązuje Sejm Walny do promowania Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej. Ale też bym dodał i innych sejmików. I innych sejmików ziemskich. Zbudujmy. A następna rzecz to może po prostu zadać pytanie do pana Wyszyńskiego. Co powodowało, że wstawił pan jego... Zapytałby pan, panie, intencje. W tym, jak będzie pan pisał, będzie pan... Ale ja bym się nie odnosił, przepraszam, bo pan był Karpowicz jeszcze, którego też nie było na Sejmie, a był na głównej stronie, czyli ja bym odszedł od tego. Byłoby wspaniale, gdyby pan odpowiedział. Dlaczego pan marszałek Leszczyński ominął hierarchizację decyzji? Nie, no to odstawił ten filmik z wykładem Grzegorza Brauna. Co mi kierowało? Ja jestem za wnioskiem innym, znaczy rozszerzonym, bardziej precyzyjnym. No. Mogę jeszcze powiedzieć? Dlaczego ominął struktury decyzyjne? No, sam zadecydował. Bo na przyszłość to nie będzie o Grzegorza Brauna chodziło, tylko o inne podmioty. Czy na to jest potrzebny budżet, żeby osoby, na przykład była osoba, która opiekuje się kanałem YouTube. To wymaga bardzo dużej czasu. Ale to nie dotyczy naszego wniosku w tej chwili. To samo dotyczy robienia filmów dokumentalnych. Ja 5 dni, 5 minut zrobiłam te filmy Sejmu Wolnego. Czyli mi czas, pieniądze na to, żeby to zrobić. I jak zaproponowałam to Leszczyńskiemu, on to odrzucił, po prostu olał to. Ale nie mógł już a miał gotowy. A sam nie pokazał ani jednego fragmentu. Halo, bo czasu nie ma, będę musiał zaraz iść. Procedurujmy pewne rzeczy. Są dwie uchwały. Czy wy chcecie od razu, żeby z Sejmu od razu do prezydenta uchwały w Polsce szły bez Senatu? No nie, no mamy pewne struktury. Proszę zrozumieć, że my podejmujemy uchwałę, my jako Sejmik Ziemski Prowincjonalnej Ziemi Wrocławskiej. Do Sejmu Walnego idzie ta uchwała. Ona nie idzie konkretnie. Ona idzie do tego Sejmu Walnego, bo... Ale to są puste słowa, ja mówię konkretnie, jestem inżynierem. Ja nie ma opowiadania 10 razy tego samego, konkretnie. Zakaz omijania struktur właśnie tych ziemskich. Bo jeżeli Grzegorz Braun będzie na przykład, jaki tutaj mamy powiat? Oleśnicki, tak? Jeżeli on będzie podlegał ziemi jako podziemie oleśnicką, to tam powinien złożyć wniosek, to powinno pójść wyżej i wyżej po to, że on chce się gdzie znaleźć? Na głównej stronie. Zakaz omijania, to tak jakbyśmy poszli na prawo jazdy od razu na tira, bez, jakby to powiedzieć, nie wiem tam, A, B, C i tak dalej. A to chyba w drugą stronę poszło, bo to nie Grzegorz Braun chciał być wystawiony na tym filmiku, tylko marszałek Leszczyński wstawił ten filmik. Ten ale cały czas to mówimy o tej samej sprawie, ale chodzi o różnych stron. Chodzi o mechanizm. Ja skupiam się tylko nad mechanizmem. Zakaz omijania struktur. Jeśli by pan to skierował do Grzegorza Brauna. Nie. Nie, to nie ma znaczenia, czy Grzegorz Braun pójdzie do marszałka, czy marszałek do Grzegorza Brauna. Marszałek by musiał wystąpić też? Do nas się spytać, czy może... Nie, ma skierować z danej lokalizacji pod daną strukturę. Jak w wojsku, prawda? Ale pan... Nie, ale to marszałek jeszcze nie chciał zdać tylko przyszedł jako szczęść Boże, jako partia, jako stowarzyszenie, więc współpracujące. Więc w takim razie... A idea, żeby partie i stowarzyszenia współpracowały, jest najwyższą wartością dla Polaków, bo w końcu tylko zespolonym działaniem można ten kraj odzyskać. Więc w takim razie no, mogę go zapytać, w jakiej formie brał uczestniczył i czy nie byłoby właściwie, żeby również współpracował ze strukturą, której mieszka. Ale przepraszam, jeszcze raz uzasadnię.
jeżeli by to było z naszej ziemi, przyszedł Grzegorz Braun, powiedział, co chce ma do powiedzenia, gdzie chce to wbić, prawda, na główną stronę Senatu, Sejmu naszego, wysłuchalibyśmy, zaopiniowali i powiedzieli, ok, przedstawimy to na ogólne forum, bo może ktoś być na przykład z ziemi szczecińskiej niezadowolony, bo powie, takich Braunów mamy 5, a strona jest wąska na przykład. Nie. A jednak zaliczyłbym to do grzeczności, czy ktoś tej grzeczności i kulturę posiada, a pan czując, że są jednak pewne niedogodności, albo inaczej to nieprawidłowości, to sam grzecznie także może pan do tego Brauna wrócić się i przytulić go. Ale jesteśmy taką strukturą. Mi to nie przeszkadza. Ja mówię tylko, to nie ważne, czy to będzie Grzegorz Braun, czy Jacek Markowski. Nie ma znaczenia. Chodzi o strukturę. Żadna droga twoja do niego, jak jego do ciebie. Ale jeżeli czujesz się, to... Do kogo? To też możesz. Ja nie mówię, powtarzam jeszcze raz po raz trzeci, nie mówię o sobie, tylko mówię już o sposobie. Jesteś taki ważny? Już jesteś wielkim. Mówię o sposobie podejmowania decyzji. Jeżeli ktoś za nas będzie podejmował decyzji, sejmiki nie mają żadnego znaczenia. Okej. Okay. Ale nikt za nas. To ktoś podjął. Przepraszam, za. Pan proszę mówi za siebie, ja mówię za siebie. Podjął ktoś za mnie, na stronie jest czy nie? Nie wyraziłem zgody, nie wiedziałem o tym, wiemy, że jest. Korab Karpowicz tak samo. To jest główna strona, to nie jest gdzieś tam poboczne rzeczy. I nie wiem, to jest ta oficjalna strona YouTube Sejm Walny TV, którą ja promuję w wielu filmach moich i w wielu wypowiedziach. Ja promuję ciągle tą stronę Sejm Walny TV. Myślałam, że fitness krzesła, jak zobaczyłam zamiast relacji z Sejmu Walnego, który się właśnie odbył, tą osobę. No bo mnie... Nie w porządku to jest. Zamiast... Dobra, zapisujmy, bo to już mamy 20 minut kolejne. A można mieć tam obaj tej sacie i w związku z tym trzeba to zrozumieć. Ale nie róbmy wycieczek do jakichś sytuacji, tylko do decyzji. Ja mam jeszcze w głosie... Telefon. Taki głos, żeby pan Wojciech przyjął funkcję marszałka Sejmiku Ziemskiego powiatowego. Ja dopiero uczę, obserwuję. No to my też się uczymy. Ale Grodzki jest na prawach powiatu? Grodzki jest miasto na prawach powiatu, a jest potrzebny marszałek powiatu Wrocław. To jest dwie różne administracyjne. Ja myślę, że na razie jest nas tak mało, że zostańmy tak, jesteśmy i... No właśnie. Nie do końca, dlatego że ja teraz myślę, bo czeka nas głosowanie nad dwoma uchwałami. I jako kto głosuje pan? Bo automatycznie ja zabieram głos jako marszałek, tak jak na Sejmie Walnym, nie? Że marszałek Leszczyński, on też głosuje. Głosuje, nie? Ale on nie głosuje właściwie, bo on jest marszałkiem. On moderuje to spotkanie. Głosują ziemię. I pan jaka z automatu właściwie głosuje jako powiat wrocławski tutaj. Albo w ogóle... Człowiek no, z Wrocławia i poseł. Dobrze. Proszę Państwa, no ja się nie czuję na to, że... Będziemy pana przekonywać. Bo chodzi o to, że jak pan byłby marszałkiem, to wówczas pan buduje swoją strukturę tych 5 osób pod sobą, posłów. Tak. A tak, to pan na przykład... Przepraszam, że dokończę. Ale ja wolę być w chwili obecnej waszymi strukturami, jedną z waszych 5. A skąd pan jest? Bo pan podlega w tym momencie bezpośrednio pode mnie, jako poseł. Wie pan co, ja bym... Ale nie, ja mówię się wolnym człowiekiem. Tak, ale chodzi o struktury. To nie ma tak, że pan Sejmie będzie głosował, że pan jest Sejm, poseł, ja nie chcę głosować, że sam pan głosuje jako senator, bo to zdobywać wiedzę tak pan, pan będzie głosował jako poseł ziemski ziemi wrocławskiej, a pan też będzie głosował. Będzie pan głosował jako poseł ziemi wrocławskiej? Czy na razie... Przemyślę. To pan na razie nie będzie głosował. Ale panu się burzy cała struktura. Nie, nie burzy się. Jak? Pan jest uczestnikiem po prostu, bez prawa głosu. Ale czyli pan asesor ma głos.
marszałek sejmiku grodzkiego Wrocławia ma głos pan poseł ziemski ziemi wrocławskiej i ja jako marszałek na razie ja mamy cztery... Poseł ziemi, chodzi o w jaką strukturę pana prowadzą? Nie, pan jest posłem ziemskim, na razie ziemia Wrocław po prostu, ziemia wrocławska. Czyli tak, pierwsza uchwała. Sejmik ziemski prowincjonalnej ziemi wrocławskiej zobowiązuje sejm gminy do wysłania deputacji, również w formie pisemnej, do rządzących trzecią RP. Dzień dobry. O asygnowanie budżetu łamane przez środków na działalność sejmu walnego oraz sejmików ziemskich prowincjonalnych. To jest za taką uchwałą. Przepraszam, bo nie słyszałem ostatniego zdania. To jest jedno zdanie. To nie pan przeczytał, bo może sama kobiecego głosu nie rozumiem. Nie, po prostu tutaj pani robiła. Zamieszanie. Na sejmie zobowiązuje sejm walny do mas... prowincjonalnej ziemi wrocławskiej. Zobowiązuje sejm walny do asygnowania. Do asygnowania. Deputacji. Nie pan co, bo ja... To jest notatnik. Techniczny... Sejmik ziemski prowincjonalny ziemi wrocławskiej zobowiązuje sejm walny do wysłania deputacji również w formie pisemnej, żeby odpowiedzieli dlatego w formie pisemnej, do rządzących trzecią RP o wyasygnowanie środków na działalność sejmu walnego oraz sejmików ziemskich prowincjonalnych. Kto jest za? Ja bym się wstrzymał, dlatego że jest mi trochę głupio. Mam mandat pochodzący od dwóch osób i traktuję się jako trochę lepszy od innych, którzy także chcą w jakiś sposób współdziałać w ramach sejmiku. Jeszcze tak wysoko nie urosłem, żeby czuć się ponad innymi. Jest pan przeciw? Albo ktoś nie biorę głosu. Wstrzymuję się głosowania. To dziękujemy. No to trzy głosy były za, jeden wstrzymujący. I teraz druga uchwała. Sejmik ziemski, prowincjonalny ziemi wrocławskiej zobowiązuje sejm walny do promowania sejmików ziemskich prowincjonalnych, przepraszam, do promowania sejmiku ziemskiego prowincjonalnego ziemi wrocławskiej i innych sejmików ziemskich. Kto jest za? Tak, tylko że ja bym się wstrzymał ze względu na tą ostatnią część, którą ja wnioskowałem. Czyli przy zachowaniu zbudowanych struktur, struktur naszych ziemskich, tylko to trzeba by lepiej określić. Tak. Słowniże. Jeżeli wprowadzamy kolejne słowa, to musimy je dookreślać. I jakie są zbudowane? Czy pan ma świadomość, jakie są zbudowane? Mam. Tak. To przecież o tym cały czas mówimy. Nasza jest zbudowana, dlatego ja dodałam to na wniosek innych sejmików ziemskich. Chyba rozumie, że o jakie sejmiki ziemskich. Ale chodzi o zachowaniu struktur decyzyjnych. No ale przecież chyba wynika z zachowanie decyzji. Zachowanie decyzji przy poszanowaniu struktur. No ale to może pan na różne sposoby określać. Jeżeli dla marszałka Reszczyńskiego, jeżeli on nie rozumie, czym jest sejmik ziemski prowincjonalny ziemi wrocławskiej i że ma szanować naszą strukturę stworzoną mozolnie. On szanuje. Nie bardzo. Dlaczego? Bo nie promuje nas. Puścił sejm, zobaczymy, czy ten film puści. Mam taką nadzieję. Bo już puścił sejmik ziemski opolski na tych stronach Sejm Walny TV i z Katowic, z Bielska-Białej i między innymi te osoby, które pan wymieniał, no to a naszego jeszcze nie. No to powinno, chociaż były być cztery części poprzedniej sesji 7 listopada, to były, mógł je puścić. Potrzeba budować stronę, gdzie są pokategoryzowane rzeczy, szufladka. Ziemia taka, taka i taka. Ten rozumie, trzeba zbudować to i owo, ale na razie mamy to, co mamy i o ten nasz sejmik prowincjonalny trzeba zadbać, żeby marszałek Reszczyński go zaczął promować zamiast osób prywatnych.
To wniosek dotyczy tylko i wyłącznie, że czujemy się pokrzywdzeni. Tak, ja się czuję pokrzywdzonego. Natomiast ja uniosłem się ponad wasze wnioski pokrzywdzonych tylko wrocławian. Również reprezentuję pokrzywdzonych ze Szczecina, z Olsztyna, tak, z Bydgoszczy, dlatego też chciałem zachować... Czyli pan się powstrzymuje w tej krótkiej uchwale. Zachowania poszanowania struktur decyzyjnych. Tak, to się rozumie. I to zabezpieczy, że ja będę mówił w imieniu sejmików bydgoskich, gdańskich i wszystkich innych w Polsce. A nie tylko, że halo, my we Wrocławiu jesteśmy poszkodowani. Nie, nie źle wypracowana decyzja. Za tamte sejmiki decydować. Nie, chodzi o coś innego, źle wypracowana decyzja. Doszło do tego, dlatego, że nie było wypracowanej decyzji. Bo gdyby pan Grzegorz Braun, nieważne czy marszałek Leszczyński, czy Grzegorz Braun, doszli do, nieważne z której strony, do porozumienia, że chce się promować na głównej stronie, nie ma sprawy, tylko że on podlega pod co? Pod Wrocław, tak? I wtedy... To pod Warszawę. Nie będziemy tym się zajmować. W ogóle nie jest nasza sprawa, gdzie kto jestem mieszka. Jestem przeciwny, żebyśmy krzyczeli sami dla siebie i o sobie. Jeżeli mamy reprezentować wyższy poziom intelektualny, to musimy myśleć w kategorii pokrzywdzenia wszystkich struktur przez złe decyzje. Po prostu niewypracowane, niedopracowane decyzje. Bo byłoby strukturalne, to pan Grzegorz podlega, tak jak melduje, pod dany adres i z tego adresu wnioskuje. Tak jest. Albo przerzucany jest z centrali, czyli od pana Leszczyńskiego do Wrocławia. Tak jak ja przeczytałam naszego, czyli sejmiku ziemskiego, zobowiązujemy Sejm Wolny do promowania sejmiku ziemskiego, prowincjonalnego ziemi wrocławskiej i innych sejmików ziemskich. To wystarczy. Dla mnie to jest masło maślane jak najbardziej. Oczywiście, jeżeli... Teraz pan Wojciech, jeżeli będzie... Nie mogę powtórzyć tej uchwały w rozszerzonym... Jeżeli... Okej, to wy głosujcie, ja jestem przeciw. Pan jest przeciw. Jestem przeciw. Trzy głosy były za, a pan jest przeciw. Przeciw chwaleniu samego siebie. Jeżeli się chwalimy, to wszyscy. I innych sejmików ziemskich to panu nie wystarcza. Pojawił się szowinizm tutaj. Czyli tylko my. Nie. My tworzymy, my jesteśmy jak łańcuszek. Bez jednego ogniwa łańcuszka pani nie będą nosiły, tak? Więc tworzymy łańcuch cały. Jeżeli nie będziemy dbali w kategoriach całego łańcucha, czyli całego kraju, to będziemy się wyrywać, ja chcę więcej, ja chcę nie. Po prostu musi być logika podziału decyzji. Nie ma tej logiki. Jeżeli będzie zapisane, że jest nieposzanowanie decyzji w kategorii promowania człowieka z naszej ziemi, zakładam Grzegorza Brauna, to jestem za, bo to będzie również skutkowało nagłośnieniem, że po prostu nie dopracowaliśmy procedur wejścia na wyższy poziom reklamy, czyli na centralny z poziomu ziemskiego. Mnie się to tylko wydaje, że to jest w tej chwili... Bo to nie tylko tego dotyczy, to dotyczy również innych rzeczy. Że jeżeli problem będzie jakikolwiek u nas, nagle ktoś przychodzi i on omija nasze struktury i nie dostępowalne. To jest wielki problem, ale widzę też wielki problem w formowaniu uchwał. Jak uchwała dana ma być sformułowana. Ogromny. Poszerzmy również społeczności przypuszczalnych marsjańskich, księżycowych i tego. Każdy poseł będzie, czy każdy marszałek będzie tam dodawał, co jeszcze można do tej uchwały dodać, zmienić. No nie skończymy rozmawiać o jednej uchwale. A mamy jeszcze część deputacką, no i uchwałę na temat, gdzie spotkamy niestety obrady. Jeżeli my się skarżymy, to jak najbardziej, my się skarżymy, ale jeżeli chcemy zbudować, od razu wypracować lepszą decyzję na przyszłość, to musimy podjąć to w kategoriach struktur. Że decyzja jest wypracowana strukturalnie. Są dwie oddzielne rzeczy. Ja myślę, że to teraz to uzasadnienie marszałek Leszczyński to odsłucha i zrozumie, co jest zawarte i innych sejmików ziemskich. Wszystkie te inne sejmiki ziemskie, czy to prowincjonalne, czy powiatowe, czy gminne. Wszystkie. Nie będziemy uszczegółowić, a pan Leszczyński proszony jest o odsłuchanie tego nagrania. Skarżymy,
żeby zrozumiał, o co panu chodzi. Ale jeżeli, to jest bardzo ważne, co pan mówi. Ale jeżeli my się skarżymy, to się skarżymy sami ze swojego terenu. No. A nie skarżmy się z terenu cudzych, czyli z Bydgoszczy, jesteśmy z Wrocławia. Natomiast jeżeli mówimy, że taka decyzja poszła dlatego, że nie było wypracowanego mechanizmu decyzji, jestem po zarządzaniu Politechniki Wrocławskiej, może stąd to zboczenie moje, jeżeli chodzi o ideał zarządzania, to jestem za moim wnioskiem. Jeżeli za skargą, jak najbardziej. My z Wrocławia, żadne inne. Ja skarżę, czyli z Wrocławia. Natomiast jeżeli chodzi o zbudowanie decyzji, to cały kraj. Poznaliśmy pana charakter, jest pan zdecydowanie taki dosadny, w porządku. Cieszymy się, że ktoś spośród nas jest w sprawach takiego drobiazgu tak bardzo dosadny. Gratuluję. Bardzo dobrze, wie o co chodzi. Chce pani się przedstawić może jako uczestnik do kamery? Jesteśmy nagrywani tutaj. Jestem Karpowska Jelena, też z Politechniki. Pracuję za 35 lat na emeryturze i przyszłam zobaczyć, co się dzieje. Witamy pani. Witamy. Miło nam. Czołem. Przyszłam bo dlatego, że po powodzi nie są zrobione piwnice. Szczury latają takie straszne. Tak. No, pisałam do naszego wojewody, nic nie odpisał. To zaraz pani będzie tutaj wnioskowała. Momencik, przechodzimy do czwartej części deputacja na Sejm Wary. Czy... Bo jeszcze tak. Głosem, ale ja bym chciał się... O tak, proszę bardzo. Jeśli chodzi o nas sejmik, chciałbym, żeby pani jako obecny marszałek trzymała większą dyscyplinę tu nad nami, jako osobami. Co mnie tutaj nie do końca, wchodzenie sobie w słowo wzajemne. Uważam, że to jest złe. Powoduje zamęt taki trochę niepotrzebny, chwilowy, nie? Wchodzenie sobie w słowo, zakaz tego. I też bym taką, taka jest moja myśl. Chciałbym wasze zdanie na ten temat wysłuchać. Dzwonek dyscyplinujący, czyli jeśli ktoś za bardzo się rozwija, za bardzo zbacza z tematu albo... Albo sześć razy mówię o tym samym. Albo sześć razy mówię o tym samym, albo jakby wprowadza delikatny zamęt, żeby to nie było właśnie na zasadzie, proszę się uciszyć, coś takiego, tylko do dzwonek dyscyplinujący, do którego bezwzględnie byśmy się zobowiązali do tego, żeby się zamknąć. Mogę zapomnieć? Trzeci punkt? Każdy może mówić coś jeszcze. Jeszcze o pomoc w dojazdach. Tak jak tu pan miał sytuację taką, że... A przepraszam, bo ja chciałem do tego trzeciego punktu powiedzieć, ale to właśnie dotyczyło trzeciego punktu, czyli tylko chciałem jedno słowo powiedzieć. Chodzi o też czas, że na przykład ta dyscyplina czasowa. No, tak. Nie zamykamy, tam dajemy sobie, jeśli ktoś ma do dokończenia coś 30 sekund, czy ileś i minutę i zamknięcie. Następna sprawa, pomoc w dojazdach. Często jeździmy gdzieś tam z jednego regionu, można jeździć razem, albo na przykład ktoś ma, jeśli pan tu będzie miał jeszcze ochotę się z nami spotkać, albo przyjeżdżać, pomoc. Czasami że jeśli ktoś może, to po prostu zboczy te 2 km dalej, czy pojedzie po kogoś i go ktoś przywiezie. Uważam, że to jest bardzo ważne dla nas, twój czas. A na którym scenie, jeśli będzie czas i ochota, chciałbym ogólnie porozmawiać na temat Grzegorza Brauna, bo widzę, że są... Jest mocne... Pani Bada tam nie lubi. Nie. Ja też mam jakieś tam zdanie na jego temat. Proszę mówić. Nie, to są takie luźne jakieś rzeczy. Dlatego, że chodziło o to, jak zakończymy część oficjalną. Tak. Dobrze, to przejdźmy do części czwartej, deputacja na Sejm. Ale nie, ja bym chciał jeszcze przegłosować tą sprawę. Żeby pani jako marszałek wprowadziła tu większą dyscyplinę. Bo jest, wprowadza się taki chaos i wchodzenie słowo. Czy zostańmy jesteś... na tym, że zobowiążemy się do kulturalnego zachowania. Druga rzecz. Wystarczyło. Wprowadzenie tego dzwonka i też czasowego, też jest dosyć fajna sprawa. No i nie wchodzenie sobie w słowo, bo to wprowadza zamęt. Ja mi osobiście się to nie podoba. Pan chce uchwałą to uchwalić?
Może niekoniecznie uchwałą. Stańmy tu i zdecydujmy, czy tak robimy, czy nie. No, to jest dla nas. Mam pytanie. Jeżeli na przykład osoba będzie 5-7 razy to samo mówiła i nie będzie starała się, że powiem, dopuścić kogoś do głosu, żeby w tym momencie, no powiedzmy, to już rozmawialiśmy, to już był wniosek słuchany i przejdziemy do głosowania, prawda, bo to głosowanie, uzasadnienie tak, a potem głosowanie, bo uzasadnienie polega na przekonaniu innych, bo w Sejmie Średniowiecznym było tak, że wszyscy... Jesteśmy tu i teraz samo, w średniowiecznym... Ale to trzeba pamiętać, bo nie wiemy, jak się nam rozwiną te Sejmy, jak wrócimy do procedurowania Sejmu walnego, to musi być jednogłośność. Dlatego ja mówię, żebyśmy mieli na uwadze, że dzisiaj mamy demokratyczne, czyli większość. Ale za chwilę, jeżeli okaże się, że przegłosujemy, że musi być tak jak na Sejmie walnym jednogłośność, to aż po prostu wszyscy padną, dlatego te 2 tygodnie trwały Sejmy. I się rozchodziły z niczym, bo po prostu ktoś powiedział liberum veto. To jest właśnie ten element, na co chciałem zwrócić uwagę. Demokracja to uzasadniamy, co ja będę mówił i próbujemy lekko przekonać, ale kiedy będzie już warunek Sejmu walnego, to liberum veto. I przejdźmy dalej. Tak, deputacja na Sejm walczy. Deputacja na Sejm walny. Kto pojedzie na Sejm walny? 19 i 20 dwudniowa sesja na Zamku Wiśniczu. Jeszcze nie ma Wici. Mam jeden wniosek. Nie wiem, dlaczego nie ma jeszcze Wici. Marszałek Leszczyński. Mam jeden wniosek. Proszę. W tej chwili prowadzimy, że powiem, rejestr tej rozmowy. Rozmawiamy o pewnych rzeczach, które w związku z tą władzą obecną świecką jest ordynacja podatkowa z 2003 roku i ona, jeżeli to co ja powiem, a pracowałem u byłego dyrektora Dolnośląskiej Izby Skarbowej, więc jakby powiedzieć, nie chciałbym to publicznie dla waszego dobra artykułować, co stanowi prawo obecne w oparciu o tym, co tutaj Pani Bato, czy możemy zrobić to klatkę dla Pani, możemy, dla Pani dobra? Tylko ja Pani powiem, sejmik, ja, co innego, powiem Pani dla Pani dobra, proszę zrobić to klatkę tylko. Pauzę. Jak film będzie przerwany, to potem ja muszę w dwóch częściach go... Ale nie jest to klatka, jest. Ale na razie jest pytanie chyba o czym innego. Czy ktoś z nas wyraża chęć na to, żeby jechać na następny sezon? Przepraszam, przerwę. Mogę poprosić powiem po prostu, co mi chodzi. Proszę nie przeszkadzać. Okay. Dobra. Ustalmy, konsekwencje prawne Pani będzie miała niepotrzebne. Na Sejm walny. Czy jesteśmy w stanie to teraz zrobić, bo nawet dzieci nie mamy. Kto chce jechać w ogóle? Kto może jechać? Ja jestem za młodym jeszcze. Pan jedzie? Tak? Czy nie? Nie sądzę. Nie sądzę. Nie sądzę. No, ja jestem za młodym człowiekiem. Ja chcę jechać, ale muszę organizować fundusze znowu i żeby mi się to uda. Tylko ja... Tylko wyglądało tak, że pułkownik taki... ze sponsorową. Mówić do pewnego pojemnika. Jaki jest tam koszt dojazdu? Nie wiem, bo na razie nie ma Wici i jeszcze jakoś to tak zawisło trochę. Ale Zamek Wiśniczy, obawiam się, że hotel nie będzie tańszy. A tu kosztowała, pokój kosztował 100 parę złotych, jedynka. A ile Wiśniczy będzie kosztować? No niestety, no to są koszty. A to jest za Kraków trzeba dojechać, pytanie z powrotem. Liczyłam, że Aleksander Nowak może się zdecyduje. Pan Sławomir pojedzie na Sejm walny? Odpowiem na elementy finansowe, bo one się wiążą z finansami. Poza kamerą, bo dlatego mówię, że mamy pewne prawo, które coś stanowi. Ja je znam. Dlatego chciałem powiedzieć Pani na boku, no co stanowi prawo, dobrze. Co Pani nie ma świadomości. To tylko ostatnia część została. Z tym, że przekazywanie jakichś pieniążków na rzecz prywatnego czy nieprywatnego przejazdu powinno być zgodnie z prawem opodatkowane. Ale jest taka szansa, się wymigać od tych konsekwencji prawnych, bo ja powiem, że Panu dałem pieniądze za usługi seksualne. Nie no, przecież jest darowizna do pewnej kwoty bez opodatkowania, bez przesady.
Dobra. Ostatnia rzecz to jest uchwalmy, gdzie się spotkamy następnym razem i kiedy. Ale czy w grudniu jeszcze, czy na styczeń przekładamy? Bo zakończyliśmy cały porządek obrad, wyczerpaliśmy. Gdzie to jeszcze nie wiemy, bo sprawdzimy... Chcę pojechać do Wiśnicy. Chce pan pojechać do Wiśnicy na zachód? Nie, nie było. Panie Henryk, to było wspaniale. Byłoby wspaniale, gdyby pan pojechał. To ja z panem. Też przynajmniej przejazd będę miał. Mi się to podoba, przynajmniej będę miał kogo za kolaną poprzedzać. Jasne. To dopiero nagrywamy wszystko, to dopiero się policja kłania. Dobra, czyli może zbierze się na... Mamy 5 miejsc, na każdym sejmie walnym, nasza prowincja ma 5 miejsc. To jest ważne, nie? Żeby nas tam było widać, że słychać, bo mamy dwie uchwały. Ja je napiszę na Facebooku, tak jak ten i inne rzeczy. Proszę. 19 to jest ostatni weekend przed świętami. Tak. Przed sejmem chyba się spotykać nie trzeba. Nie trzeba. Bo jest święto, później Sylwester, to są wszystko jakieś tam dni dla nas prywatne, no to może styczeń, tak? Tak. Czyli to będzie znowu sejmik relacyjny i deputacki, czyli ci posłowie, którzy przyjadą z sejmu walnego, będą zdawać relacje i głosy wolne. Pierwszy weekend to jest 2-3 stycznia, to jest zaraz po Nowym Roku. Żeby nie naczepuje. Czyli 9 sobota. Pasuje Państwu? 9 sobota to jest po Trzech Króli, bo 6 jeszcze Króli. No, jest środa, czyli 9. 9 to jest po Trzech Króli, albo 16 to jest ze 16. To co myślicie Państwo 9? Dzisiaj jest 28, czyli za miesiąc, 9. Jest jednomyślność? Nie może być. Bo trzeba nam jednomyślności przy takiej uchwale. Że następną, czyli czwarta będzie to sesja. Czwarta sesja odbędzie się 9 stycznia 2016 roku i o godzinie 11, jak zwykle o 11, gdzie? Panie Henryku, czy tu? Tutaj nie. Obraziła mnie pani, wynoś się pani do hotela. To miejsce jeszcze ustalimy w... Panie Henryku. Może być, no. Może być. No, dziękujemy bardzo. Czyli u pana Henryka z Pół. Krasińskiego 44, 1. Ale pan załatwi i to będzie dobrze. Jak panu się uda lepszą salkę, czy inną, większą. Ja bo wtedy czy później będzie nas więcej. No liczę na to, że kiedyś będzie nas 50 ponad. Ja zadzwonię do tej pani tutaj. No. Powiem pani, jak to wygląda i przedstawię jeszcze kwestię dojazdu tam. Dobrze? Dobrze. A tu pani jest salka wykładowa, to można by w ogóle zrobić kiedyś prelekcję jakąś. Może pan Henryk będzie miał prelekcję. O czym pan chciał mówić? O domkach, prawda? O budownictwie. Niech będzie. A co? No, posłowie ziemscy sejmiku, taka to by była dla nas promocja. Ale sejmik ziemski... Nie ustalamy żadnych wniosków, jeżeli chodzi o wypracowanie decyzji naszych ziemskich we Wrocławiu, bo tutaj pani ma wniosek odnośnie, jak się nazywa profesjonalnie to słowo, żeby odszurzać. Nie, to my to zatkimy sobie w mniejszym. Ale jak chciałem, przepraszam, zwrócić uwagę. Po powodzi miało być teraz za rok zrobione. Więc pisałam do pana wojewody. A kto ma obowiązek to zrobić? No, powinna być to administracja. Okej, w takim razie pani jest posłem, tak? W tym momencie, tak? Nieważne, wnioskuję. Mieszkańcem. Bezpośrednio, że tak powiem, powinny, tak? Więc ja przyjmuję ten wniosek, składam ten wniosek tutaj na sesję naszą ziemiańską i my podejmiemy uchwałę, czy się tym zająć, czy odrzucić. Jeżeli podejmiemy, żeby się zająć, wówczas na papierze firmowym, bo ja mówię pani to, co jest na sejmie walnym i to samo jest u nas, że my mamy tak samo pełnomocnictwa w pewnych konsekwentnych działaniach. To znaczy
na papierze firmowym pójdzie to jako, że Sejm Walny Ziemi Wrocławskiej podjął taką uchwałę. Grodzki. No to... Sejmik Ziemski Grodzki Wrocławia podjął uchwałę. Ale możemy nadać temu status wyższy. Tak, albo ten. Jako wnioskuje na Sejmik Ziemski. No i proszę do końca poczekać. I pójdzie na papierze firmowym, bo to nie problem, taki wniosek, że podjęliśmy taką uchwałę, żeby się tym zająć, zajęliśmy się i wnioskujemy w imieniu pani, żeby zdyscyplinować tą sprawę. Koniec. No trochę jest problem, trzeba to napisać. No i napisałam, opisałam wszystko, jak no, jest. Więc dostałam list odpowiadający, żebym się sponsora znalazła. A to jest prywatne mieszkanie? Ja też taką dostałam, marszałka kamienica. Następna kamienica. No to przecież jest administracja, to Brzeska chyba obsługuje i tak. Zarząd na progu to jest. Tak. No bo powiem pani, że ja mieszkam tu ulicę dalej i u nas tu są jacyś własnościowcy są w bramie. No jest chyba 3-4. To wspólnota jest. To jest wspólnota. I ona powie wspólnota. Jest spotkanie. Proszę zrobić sobie spotkanie lokatorów. Ja już się tak zrobię. Spotkanie lokatorów zrobiliśmy. I na takim spotkaniu ufaliśmy, że zarządca z Trauguta ma obowiązek. Oni wystąpili do zarządcy Strabuta, że zarządca Strabuta ma firmę, wynająć firmę, która odszczurza i był u nas założony pojemnik z trutkami. Ale to w ogóle tam jest, to jest po powodzi, było pełno wody. Znaczy pani, ja rozumiem, ale to wszystko... Nie, właściciele myślą mieszkanie. No to co pan mówi? Własnościowo, ma pani własnościowe tak. Mieszkanie, pani prywatne jest to mieszkanie. Tak. To pani zarządca na Strabuta zebrać siebie lokatorów, zadecydować, że sprzątacie piwnicę albo sami wynajmiecie sobie kontener. My zrobiliśmy w ten sposób, że administracja ma wykupione wielkogabarytowe wywozy i my posprzątaliśmy strychy, my jako lokatorzy wszyscy, bo wynosiliśmy strychy, wynieśliśmy to do bramy, na drugi dzień czy na trzeci przyjechał samochód, my jako lokatorzy załadowaliśmy to na samochód, później tam był problem też na kontener i pozbyliśmy się tych śmieci. My jako lokatorzy tak zrobiliśmy. Zebraliśmy się pewnego dnia na podwórku, powiedzieliśmy, że to jest problemem, to jest problem, to jest problemem, przedłużamy szczury, organizujemy wywóz wielkogabarytowy. U nas jedna kobieta zorganizowała to w administracji na jaki dzień, na jaką godzinę. My jako lokatorzy zebraliśmy się, wszystko wynieśliśmy i wyrzuciliśmy. Załatwiliśmy to w najszybszy sposób, jaki można. Ale to nie jest tak brudno i nie jest to do wynoszenia, tylko po prostu trzeba zrobić, do ściany lecą. Woda stała dość długo. Wspólnota mieszkaniowa za to odpowiada, proszę, na piśmie i to są konsekwencje finansowe za nie podjęcie decyzji. Bo w razie, gdyby coś się komuś odpukać, stało, zaraził o szczura czy coś tam coś, to wówczas może pójść i żądać odszkodowania. I ktoś w świadomości prawnej, ale to bardziej rozwiniętych, że powiem, prawnie państw, to dobrze wie, że jeżeli nie poskutkuje jego zachowanie, to może być cały życiorys schlapany finansami. No to sobie może finansowo bekać. Ja nie wiem, może ja jestem... Ale przepraszam, bo to wspólnota, tak jak pan powiedział, do wspólnoty. Najpierw trzeba uderzyć przez wspólnotę, nasza administracja na pewno odeśle na wspólnotę. Jeśli pani jest własnością, to tylko ze wspólnocie. Najpierw dogadać się z innymi lokatorami, którzy mają wykupione mieszkania, czy będziecie mieli na to pieniądze, żeby za to zapłacić, bo jeśli jesteście własnościowcami, no to w swojej części procentowej musicie podjąć tego koszty. Jeśli tak, do wspólnoty, wspólnota ta uchwałą też, jak to przez uchwałę jakieś jest zrobione w wspólnocie, zarządza taki remont, jest wystawiany przetarg na firmę remontową, tak to robi. Proszę pana, to tak robią, ale nie wszyscy chcą. Wszyscy zrezygnowali z piwnic, piwnicy są puste. Bo sobie zrobili, nie potrzebują ani węgla, ani drzewa, bo sobie porobili elektryczne albo gazowe ogrzewanie i... Ale ja, znaczy ja tylko pani przedstawiłem, jak to trzeba zrobić. A pieniądze to ja nie mam z czego płacić teraz, a to drugie było powiedziane, że po powodzi zrobi to gmina. Tak, robi gmina, ale procentowo własnościowcy, jako że jest pani, jako gmina jest własnością, właścicielem budynku, tak, wy macie każdy z was tam ileś procent, to jest wasz budynek. Jesteście ich właścicielami, równoprawnymi z gminą, a więc jako gmina ponosi część kosztów i wtedy wy musicie, jeśli wy jako własnościowcy nie wyrazicie na to zgody, a więc gmina też za was to będzie płacić i ramo to jest nie do wykonania. Tak, nas jest 4, a 18 jest rodzin, no to 14 jest... Dlatego u nas załatwiliśmy to też, oni własnościowcy nie chcieli płacić i robiliśmy to na własną rękę.
Jakie mamy jeszcze wnioski? Koniec. Chciałam zamknąć sesję. O co powiedzieć? No część oficjalna. Chciał pan coś powiedzieć. Nie. Ja chciałem się jakby porozmawiać na jego temat, bo zauważyłem tu, że pan jest przychylny panu Brownowi, a pani Banda jest jemu przeciwna. Po prostu ja jako człowiek niedoświadczony chciałbym poznać, na czym to polega. To tylko moja jakby próba zrobić jakiś jest. Są plusy i minusy. Ale to może po zamknięciu. Tak. Natomiast ja mówię o procedurowaniu, bo tutaj zwróciliśmy uwagę na to, że ja podczas Sejmu Walnego nie miałem świadomości mocy, że tak powiem, procedurowania. I ta moc procedurowania chciałbym, żeby spłynęła z Sejmu Walnego na sejmiki ziemskie, czyli na nas. I my tutaj, mam wrażenie, że tylko tutaj takie istotne, ale z mojego punktu nieistotne, jeżeli chodzi o lokalne pewne zdarzenia typu infamii, że my nie robiliśmy, przykładowo mówię o infamii, czy przykładowo o jakichś podejmowaniu uchwał, potem które się na papier, że powiem, zostaną przelane do obecnych samorządowców, prawda, że my już funkcjonujemy na tym terenie i tego nie było. Mnie to troszeczkę martwi, dlatego że problemów jest od cholery w tym Wrocławiu. Nawet jednego czy dwóch punktów my nie zawarliśmy. Czyli tak naprawdę ja uważam, że nasze spotkanie jako Sejmu Walnego dotyczyło tylko wyjazdu pod Kraków. Przepraszam, to jest moje zdanie. Bo nie dotyczyło żadnego problemu związanego z dzisiejszym funkcjonowaniem Wrocławia i naszej ziemi. Ani komunikacji. Dzwonił człowiek do mnie, na przykład, który chciał się zająć komunikacją kolejową, rozszerzeniem komunikacji kolejowej, z tego co pamiętam, chyba do Płocka. Miał tu nawet wniosek złożyć na piśmie, czy nawet dotrzeć do nas. No i to jest dosyć ważna rzecz, że są inicjatywy dosyć poważne, nad którymi moglibyśmy wspomóc taką decyzją. A dlaczego to ma duże znaczenie? Dlatego, że ostatnio doczytałem się gdzieś, że sądy powszechne mają w tej chwili element rozszerzony o opiniowanie obywatelskie. Zwróćcie na to uwagę. Nagle się rozszerza sytuacja obywatelskie, czyli kto jest obywatelski? My. No tak, ale jeżeli my nie podejmiemy tej pałeczki, którą nam daje obecna świecka, że tak powiem, władza samorządowa i rządowa, to kto to za nas zrobi? Tu się nic nie wydarzyło. Piękna sprawa, że przygotuje pan i podniesiemy to. Tak, ten pan miał ten pan napisać, mówię o tym wniosku, ale przepraszam, każdy z nas ma głowę, każdy ma świadomość, co tutaj jest dobrze, znaczy jak jest dobrze, to nie mówimy, jak jest źle, no to krzyczymy. A jest katastrofalnie przecież we Wrocławiu. Wczoraj byłem na sesji Rady Miasta we Wrocławiu, o czym wiemy. Było głosowanie na podniesienie kredytu o 350 milionów. Na poprzedniej sesji, czy dwóch sesjach, nie poprzedniej, 17, było, pan jest mieszkańcem Wrocławia? Tak. Było wnioskowanie o obligacje na 100 milionów miasto ma wypuścić. Przegłosowano oczywiście jednogłośnie. Czyli 450 milionów. Teraz, do końca roku. Nie mówimy o tym, że to są nasze pieniądze, ktoś nas zadłuża. Powiem tak, czy państwu jest potrzebny stadion? Ja tam nie byłem i nie pójdę na stadion, bo to jest nawet zagrożenie życia przy dzisiejszych sytuacjach zamachu, na przykład. Lepiej było moim zdaniem wyremontować, ale się nas nikt nie pytał, tutaj stadion przy AWF-ie, który pusty jest, drugi pusty. To są podatki jakieś. Ja mówię o podstawowych rzeczach. Przecież gdybyśmy 2 miliardy ludziom rozdali, to dostałaby pani każdy po 30 tysięcy na mieszkanie, tak mniej więcej kiedyś liczyłem. 30 tysięcy każdy zamiast stadionu dostałby na mieszkanie, nie wiem, elewację, łazienkę, no cokolwiek, wyposażenie, nawet łóżko, 30 tysięcy. To co, wolimy stadion, który stoi pusto? Czy te 30 tysięcy dla każdego? Pusto jeszcze trzeba. Mało tego. Czy państwo widzieli stołówkę Caritasu, który bierze pieniądze Wrocławia na Słowiańskiej? Jest film zrobiony. Powiem szczerze, jak podczas wojny. Smród, brud, psy tam kupę robią. Pan wie, gdzie to jest. Poszedłem zobaczyć, nie mogłem uwierzyć. Caritas dostaje pieniądze, bo rozmawiałem z dyrektorem Caritasu na Wyspie Słodowej. Mówię, przecież drzwi się walą. No, horror po prostu. A my nic nie mówimy. Powinniśmy z takimi rzeczami się zająć. Po co my tu jesteśmy? Pan uważa, że jak będziemy o tym mówili godzinami, o tę kazuistykę pan uprawia, to coś to da?
Przepraszam, spróbujmy. To jest takie powiedzenie. Przychodzi tam, tak powiem, Gicek do Pana Boga. Panie Boże, ja nie wygrałem w totolotka. A Pan Bóg mówi, daj mi szansę, skreś ten totolotek. Pisaliśmy do kogoś? Nie. Podejmuje Pan ważne sprawy. Przecież Wrocław jest prowadzony w kierunku takiego zadłużenia, żeby on został od dłużników jako zastaw oddany i tylko szyldy zmienimy na Bresso i będzie wszystko dobrze. Rozwiąże się problem. I ten dzień dalej robić, to będzie tak. No ale po to jest nasz sejm. Przygotuj Pan, Panie Sławku, coś, żeby... Ale chodzi o rozmowę. Na wyższość, wysokość. Pan, Pana wiecie, ja nie myślę, Panie Sławie, myślę, żeby sejm nie był rozmową. Nie myślę. To nie ma co myśleć, bo trzeba złożyć wniosek. Proszę sobie wyobrazić, że przyjedzie 10 powiatów i to jest nasz cel, żeby stworzyć tą strukturę, żeby odtworzyć sejmikowanie Polaków. Ale teoria dla teorii? Nie, nie teoria. Mamy sejm, senat, sam się pamięta na własne oczy, jak działa sejm walny i nasz sejm... Ale mówię o konkretach, ja nie mówię... Na razie nie działa, dlatego że nie reprezentują... Jesteśmy... Na razie mamy dwa powiaty. Grodzki Wrocław i ziemię powiat wrocławski. Czekamy... Stolicą Dolnego Śląska jest Wrocław. Nie szkodzi, ale... Nie może być, sejm walny nie mógłby ograniczony być tylko na Warszawę, prawda? Ja myślę nad tym, że powinniśmy przenieść następny, teraz robimy w styczniu tutaj u pana Henryka, a następny zrobimy gdzieś indziej, żeby mogła na przykład Trzebnica do nas przyjść. Pojedziemy do Trzebnicy. Nasz sejmik prowincjonalny pojedzie do Trzebnicy, żeby im ułatwić przyjście. Bo jak mamy spowodować, żeby oni przyszli, żeby powiat trzebnicki był reprezentowany? Bo naprawdę... Znajdą się liderzy. Jeżeli zobaczą, że to jest mądre przedsięwzięcie, opiniotawcze i pomocowe dla ludzi, ja też niestety to przyjdą. Ale przepraszam, no dzisiaj ja widzę, jesteśmy i powiem szczerze, ja po tym sejmiku żadnych pozytywnych nie mam relacji własnych. No przepraszam za, może za... A ja chcę zakończyć obrady. Mówię po prostu, że nie ma żadnych konkretnych rzeczy. Będziemy sobie mogli po czy zadowoli Pana, jeżeli to zdanie, protest przeciw gwałtownemu powiększaniu zadłużeń Wrocławia przez samorząd i prezydenta miasta Wrocławia? Tak. Zapiszemy. Uchwałę. Pod rygorem. To jesteśmy, żeby uchwałę podejmować. Dokładnie. O, super, Panie Prędyku. Tak. Ale może tam pod rygorem infami na przykład dla skarbnika. Czyli wiem, czy dla rady, dla wszystkich członków Rady Miasta, bo to Rada Miasta decyduje. To jest samorząd. Czytamy. Uchwała brzmi. Może weźmiemy jeszcze to przeciw gwałtownemu powiększaniu zadłużenia. A może zamieńmy to protest przeciw. Protest przeciw zakazowi. Zakaz zadłużania miasta. Wniosek o zakaz. Sejmik, czyli informujemy tak, sejmik ziemski, prowincjonalny ziemi nie wyraża zgody na powiększanie długu publicznego miasta, czy zadłużenia, na dalsze zadłużenie miasta. Znacznie jesteśmy zadłużeni. Czyli żąda zatrzymania. Tak, pierwsze zdanie super. Pod rygorem. Infamii. Też. Sejmik ziemski. No. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale premier może prezydenta zawiesić. I to niekoniecznie, jeżeli chodzi o budżet. To się nie spina budżet. Także ma uprawnienia, w każdej chwili może zawiesić. Czyli jeżeli byśmy to podjęli taką uchwałę, to może się to przyczynić do zawieszenia prezydenta Wrocławia. I to zgodnie z obowiązującym prawem. Także panie Henryku, pan może spowodował prowadzenia zarządu komisarycznego. Tak jest. Cieszę się. No. Ale to mamy taki skutek jako obywatele tego miasta. I ja proponuję to przenieść na całą prowincję, czyli uchwała brzmi tak. Sejmik ziemski prowincjonalny ziemi wrocławskiej żąda wprowadzenia zakazu zadłużania miast i gmin, powiatów i prowincji wrocławskiej. Gmin, miast, powiatów prowincji wrocławskiej. Wszystkiego.
Pod rygorem infamii. Żądam urząd marszałkowski jest na całe województwo dodatkowo, czyli województwa. Zakazu. Zadłużania. Zakaz zadłużania. Zadłużania. Nie ma karabski. Gmin. Odsetek. Kara śmierci. No ale tam się skrajnia kara. I miast. Ale mało tego, inwestorzy zagranicy mogą tylko mieć 49% udziałów. Nie mogą mieć pakietu kontrolnego w żadnym kraju arabskim. Bardzo dobrze. Tak, ale o tym nikt nie mówi. Co, ja jestem sam jeden? To powinno być popularne. Bo to jest cenna informacja. Czyli przed głosowaniem przeczytam jeszcze raz. Uchwała brzmi tak. Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej żąda wprowadzenia zakazu zadłużania gmin, powiatów i miast prowincji wrocławskiej pod rygorem infamii. Bardzo dobrze. Nie wiem, czy nie powinniśmy tego zrobić na zapisie miejscowości. I wyznaczania komisarycznych zarządów. I wyznaczania komisarycznych zarządów. Pod rygorem wyznaczenia komisarycznego zarządu. Napiszmy, bo władza będzie musiała dojść do tego i w ten sposób przybliżą się terminy i wcześniejszych wyborów samorządowych. I wyznaczenia zarządów komisarycznych, tak? Przepraszam. Zarządów komisarycznych. Chciałbym jeszcze krótki wniosek jeszcze postawić. Spotkałem się z tak zwanymi układami rodzinnymi w urzędach, o czym mówiliśmy. Tu we Wrocławiu na kierowniczych stanowiskach bądź prawnych stanowiskach, które opiniują decyzje najważniejszych urzędów samorządowych. Byłem w szoku, nazwiska mi się powielają z ważnymi politykami. To jest horror, bo oni są bezkarni po prostu. Teraz musimy przegłosować, bo podejmujemy... No to jednogłośnie za jest. Wszyscy głosowali, bo to są też obywatele, które chcemy przytulić. Tak, wszyscy. Ale to trzeba dać do publicznej wiadomości, bądź rozesłać maile, chociażby na papierze. No i teraz jest następne, kto to ma przygotować. Te korygacje? Takie nie, znaczy mówimy o tym uchwale, że ta uchwała powinna, no co my sami dla siebie nie. My musimy powiadomić marszałka. Za chwilę siąść i napisać. Do wiadomości naszego marszałka Leszczyńskiego. Te trzy uchwały, bo podjęliśmy trzy uchwały. Tak. Ale kto to ma rozsyłać? Ale to mailem przecież. Mimo wszystko. No bo ten wniosek to jaką ja zrozumiałem, że my w nas sejmik do... Władz Wrocławia, tak? Nie. Gminy, powiaty, miasta, prowincje. Proszę myśleć w kategoriach prowincji. Tutaj na tym sejmiku prowincji wrocławskiej proszę myśleć w kategorii. Pan jest szefem, właścicielem całych ziemi, pan decyduje. Prowincji wrocławskiej, 10 powiatów. A właśnie. 10 powiatów, naprawdę, no to jest duża ziemia. No. To jest ten okręg trzeci wyborczy do Sejmu, czyli... Czy mogę? Jeszcze raz. Górowski, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Strzelicki, Średzki, Trzewnicki, Wołowski. Czy mogę? Czy mogę? Dużo. Czy mogę? Proszę. To jest właśnie konsekwencja mojego chyba niezrozumienia przez Państwa elementów strukturalnych. Bo to, że podejmiliśmy tutaj decyzję, ja mam pod sobą swoje duże miasto, bo jako jestem na prawach powiatu, tak, czyli Wrocław. Ja powinienem na swoim papierze firmowym do wiadomości przesłać, ja jako ktoś, kto odpowiada za ziemię Wrocław, tak, i powiat Wrocław, do Wrocławia, do Urzędu Miasta, Gminy i Powiatu. Bo ta decyzja, ona idzie w dół teraz. Pan, każdy ma swoją, tak. Oprócz tego przekazujemy informacje do Sejmu Walnego, niech tam na stronę powieszą, jako jeden z elementów, co podjęliśmy za uchwałę. Że żyjemy, chociażby. No to pisz pan. No. I proszę złożyć meldunek za tydzień, że zostało. No, to zamknijmy sejmik i możemy ale to rozumiecie, o co na uwadze. Zapisać to na komputerze, żeby był tekst. A więc jakiś papier firmowy powinniśmy opracować coś tam. Kobiety to lepiej robią. Jestem inżynierem, to tak. Ja obliczę wszystko, ale nie napisz.
To jest większa praca niż tylko opracować. O pan nie może. Czy roboty? O pan Henry ładnie pisze. Tak, może być. Zamykamy w takim razie, a organizacyjne sprawy zrobimy w części nieoficjalnej. Ale wiemy, że trzeba to po prostu puścić dalej. Bo to inaczej będzie martwe, jeżeli nie puścimy tego dalej. Ale rozumiecie państwo, że my jesteśmy gospodarzami naszego terenu. Gdzie puszcza Sejm walny na razie dalej? Na stronę NIKLA. Do ogólnego komunikatu. Przed szereg też nie będzie podchodzić. Bo jeśli chodzi o dokumenty, to ja marszałek Leszczyński to odsłucha. Prosiłam o dokument oficjalny jakiś dla mnie. Nie dostałam. Bo przecież nie będziemy puszczali jednego dokumentu naszej uchwały do Sejmu Walnego, do pana marszałka Leszczyńskiego, a on będzie do wszystkich u nas burmistrzów, prezydentów, tak, wojewodów, tylko my, każdy jest u siebie odpowiedzialny i z racji tego, że ja bym napisał tak, stosownie do podjętej uchwały mam nieprzyjemność przedstawić państwu, co podjęliśmy za uchwałę. Pach, poszło. Jeszcze do telewizji, bo pode mną podlega telewizja, że tak powiem, terytorialnie ta czy ta, puścić im do wiadomości. I w dzienniku, prawda, odsłuchują. Lokalnym. Że Sejm Walny się zebrał. I wtedy masz, ma koleżanka już reklamy, że żyje jakiś dziwny Sejm Walny na ziemiach wrocławskich. O, to zróbmy w naszej wiosce. To już na poprzedniej, na tej drugiej sesji, jak tu było. Gościnnie rozmawialiśmy. Jak to rozpuszczać? Jak to wypromować? To są bardzo cenne uwagi i również dziękuję panu Wojciechowi za uwagi dotyczące zasad, bo na pewno trzeba to ciągle zasad pilnować i przypominać, tworzyć te zasady tak, żeby nam się nasze syndikowanie opłacało. Bo to się ma nam opłacać. Jakąś pieczęć bym chciał mieć. Oczywiście. No także tak, na razie... Mam sobie sam wymyśleć, no bo ja podlegam pod strukturę Sejmu Walnego. No bo jeżeli jakąś depeszę będę robił, formalną, na ładnym papierze czerpany, to chciałbym mieć... Czy pan słyszał, co ja przed chwilą powiedziałem, że jak ja poprosiłam marszałka Leszczyńskiego, żeby mi dał papier, że jestem marszałkiem, nie dostałam. Ale ja też nie dostałem dzisiaj. Proszę się nie domagać, że pan dostanie jakiś, bo to idzie z góry. Dobra, nie, zaraz, spokojnie. Pani... Jakiej jesteśmy w strukturze? Dużo można mówić. Dużo można. Ale pani skończyła prawo. To pani wie, że umowa słowna tak samo obowiązuje prawnie, jak się udowodni. Oczywiście. Jak pisemne oświadczenie. Dlatego zobowiązujemy marszałka Leszczyńskiego i Sejm Walny do promowania naszego sejmiku profesjonalnego. Tylko się zapytać oficjalnie, czy ja mogę dowolną sobie pieczęć swojego powiatu wydrukować. To przepraszam, kto mi narzucił? Pieczęć. Ja chcę mieć pieczęć na lak. Czy ktoś mi to może scharakteryzować, jak ma wyglądać? Chyba nie, ja sam sobie stanowię. I moi posłowie, a że dzisiaj nie mam posłów, to pełniąc obowiązki dla wszystkich, mogę to wolno zrobić, tak? Wszystko? Więc robię. Proszę nie dawać... Mamy 7 dni, żeby tutaj zarząd w postaci pani Beaty przesłał nam na maile nasze postanowienie, że tak powiem, protokół. Te trzy uchwały. Te uchwały są najważniejsze, bo one mają. Ja wtedy na podstawie tej głosy są na. Ja na tej podstawie prześlę to do Urzędu Miasta i Gminy, a być może osobiście na sesji Rady im wręczę. Zamykamy? Tak, dziękuję państwu. Zamykamy trzecią sesję. Czwarta odbędzie się 9 stycznia 2016 roku o 11:00 tutaj. Teraz 3 razy. Bo nie zrobiłam tego, a powinna zrobić na początku. I tu kamerę było. 3 razy.